Orientierentisch hier. Das ist gut so, glaube ich, oder? Das ist okay. Ja. Bevor wir anfangen, möchte ich uns noch was aus Gottes Wort vorlesen. Zanim zaczniemy, chciałbym nam przeczytać coś ze Słowa Bożego. Ja. Bevor der Herr Jesus nach seiner Auferstehung in den Himmel gegangen ist, zanim Pan Jezus po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, hat er seinen Jüngern einen Auftrag gegeben. Dał uczniom swoim pewne zadanie. Den möchte ich uns vorlesen aus Lukas 24. I to zadanie chciałbym wam przeczytać z Łukasza 24 rozdziału. Lukas 24, ab Vers 46. 24 rozdział, 46 wiersz. I powiedział im: tak jest napisane, i tak Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I w Jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, a wy jesteście tego świadkami. A oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Die Jünger waren nach der Kreuzigung des Herrn Jesus, waren die erstmal total geschockt. Po ukrzyżowaniu Pana Jezusa uczniowie byli, można powiedzieć, w szoku. Sie hatten gehofft, dass Jesus der König sein würde, der die Juden das Reich gibt. Mieli nadzieję, że Pan Jezus stanie się ich królem, królem Żydów, który podaruje im królestwo. Und jetzt war er plötzlich getötet worden. A teraz, co się stało, został zabity. Aber nach drei Tagen ist er auferstanden. Ale po trzech dniach zmartwychwstał. Und sie merkten, jetzt fängt was ganz Neues an. I teraz oni zauważyli, zaczyna się nowa era. Sie verstanden noch nicht viel davon. Jeszcze niewiele rozumieli o tym, co się dzieje. Und der Jesus sagt ihnen hier, es geht jetzt eine neue Botschaft raus an die ganze Welt. Ale Pan Jezus mówi im przez te słowa, słuchajcie, teraz rozpoczyna się nowa wieść, która zostaje głoszona całemu światu. Ich bin jetzt nicht nur noch hier nur für die Juden gekommen, für das Volk Israel, sondern für die ganze Welt. Musicie wiedzieć, że nie przyszedłem tylko już dla Izraela, ale ja przyszedłem teraz dla całego świata. Und sie sollten jetzt rausgehen und sie sollten den Menschen zwei Dinge sagen. I oni teraz, uczniowie, mieli wyjść z tego świata, mieli temu światu mówić dwie rzeczy. Das erste, was alle Menschen hören müssen, ist, dass sie Buße tun müssen vor Gott. Co czytamy? Pierwszą rzecz, którą ludzie tego świata muszą słyszeć, jest, że muszą pokutować przed Bogiem. Was bedeutet es, Buße zu tun? Co to znaczy pokutować? Und warum muss man Buße tun? I dlaczego człowiek musi pokutować? Jeder Mensch ist natürlicherweise ein Sünder. Każdy człowiek z natury jest grzesznikiem. Wir sind nicht rein wie Gott. My nie jesteśmy czyści, jak i Bóg jest czysty. Aus unserem Herzen gehen natürlicherweise böse Gedanken hervor. Z naszych serc, z natury wychodzą złe myśli. Und diese Gedanken übersetzen sich in böse Taten und böse Worte. A te złe myśli skutkują w złych czynach, w złych słowach. Und es gibt einen heiligen Gott, ale jest święty Bóg, istnieje święty Bóg, der zwar langmütig ist, który owszem jest bardzo cierpliwy, der uns sieht, który nas widzi, und der jetzt noch nicht eingreift, wenn das Böse passiert, który jeszcze w tej chwili nie wkracza w akcję, widząc, co jest wszystko złe, aber es ist ein Gott, der Gericht üben wird. Ale jest to Bóg, który będzie sądził. Es kommt der Tag, an dem jeder Mensch vor diesem heiligen Gott stehen wird. I nadejdzie dzień, w którym każdy człowiek będzie przed tym Bogiem stał. Es ist jedem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Postanowiono każdemu człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Und die Bibel sagt uns eindeutig, das Gerichtsurteil steht bereits fest. A Biblia, wiecie, wyraźnie nam mówi, że wyrok sądu już jest
postanowione. Und das Gerichtsurteil Gottes ist über alle Menschen, über alle Rassen, über alle Nationen, über alle Religionen genau das gleiche. A wyrok Boży jest ten sam względem wszystkich ludzi, wszystkich plemion, wszystkich ras. Und das Gerichtsurteil lautet, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. A wyrok brzmi, wszyscy zgrzeszyli i nie dostąpią chwały Bożej. Ja. Und deswegen muss ein Mensch hören, ich stehe jetzt gerade unter dem Zorn Gottes. I dlatego każdy człowiek niewierzący musi usłyszeć te słowa, ja stoję jako grzeszny przed świętym Bogiem. Ja. Der Zorn Gottes, der hängt wie an einem seidenen Faden, wie ein Schwert, was an einem Faden aufgehakt ist, hängt er über mir. Er ist nur noch nicht ausgeführt. Można powiedzieć, gniew Boży wisi nade mną, jak na bardzo cienkiej nitce, jak taki miecz zawieszony, ale jeszcze nie spadł. Yes. Das ist eine harte und schwere Botschaft, aber die Menschen müssen sie hören. Wiecie, to jest bardzo brutalna i ciężka wieść dla ludzi, ale ludzie muszą ją usłyszeć. Aber dann kommt die zweite Seite der Botschaft. Ale teraz mówimy ludziom też drugą stronę tej wieści. Vergebung der Sünden ist möglich. Czytamy, że istnieje przebaczenie grzechów. Wie kann man Vergebung der Sünden bekommen? Jak można dostąpić przebaczenia grzechów? Man kann sie nicht bekommen, indem man selbst versucht, Gott zu gefallen. Nie możesz ją dostąpić, starając się z własnej siły podobać się Bogu. Alle Religionen dieser Welt, alle Religionen haben das gleiche Grundprinzip. Wszystkie religie tego świata ostatecznie działają według tej samej zasady podstawowej. Alle Religionen sagen im Grunde genommen, es gibt einen Gott, es gibt ein Leben nach dem Tod in irgendeiner Form. Wszystkie religie mówią, końcem końców istnieje jakiś Bóg, istnieje jakieś życie po śmierci. Und wir müssen jetzt irgendwie gut leben, dann haben wir es in dem anderen Leben irgendwie besser. I my musimy tu w tym życiu jakoś starać się dobrze żyć, aby później mieć się dobrze w tym życiu. Das heißt, du musst etwas tun und tun, um diese Leiter zu Gott hochzuklettern. To znaczy, ty musisz coś czynić, ty musisz coś działać, aby wspinać się po tej drabince do Boga. Und wenn du dich ganz gut anstrengst, vielleicht kommst du dann bis zu Gott und Gott hilft dir dann und nimmt dich in den Himmel. I jeśli dobrze się starasz, to być może dojdziesz do tego nieba i być może Bóg w końcu sam cię pociągnie resztę do góry i pozwoli ci wejść. Ist es so oder nicht? Czy tak jest, czy nie? Der Islam sagt das. Islam to mówi. Im Hinduismus ist es grundlegend das gleiche. W hinduizmie mówią dokładnie to samo. Die Buddhisten, es ist auch letztlich ähnlich. Buddhiści mówią też to samo. Man muss immer selbst machen. Zawsze musisz sam się starać. Und die Botschaft der Bibel ist eine ganz andere. Ale słowa Biblii brzmią zupełnie inaczej. Die Botschaft der Bibel ist so eine gute Botschaft. Słowa Biblii jest, wieść Biblii jest tak dobrą wieścią. Die gut, kein Problem, wir stehen da ja. Die gute Botschaft der Bibel ist nicht du musst tun, dobra wieść Biblii nie brzmi ty musisz czynić, sondern es ist getan. Tylko wieść Biblii brzmi dokonało się. Was hat Jesus geschrien am Kreuz? Co Pan Jezus zawołał wisząc na krzyżu? Es ist vollbracht. Wykonało się. Spełniło się. Und jetzt jeder, der an seinen Namen glaubt. Każdy, który teraz wierzy w imię Jego. Jeder, der glaubt, bekommt, empfängt Vergebung der Sünden. Otrzymuje przebaczenie grzechów. Das ist so eine einfache Botschaft. Jest to tak prosta wieść Słowa Bożego. Das ist doch eine gute Botschaft. I jest to rzeczywiście dobrą nowiną. Du kannst gar nichts tun, um errettet zu werden. Ty nie możesz nic uczynić, żeby być zbawiony. Und Gott tut alles für dich, um dich zu erretten. Nie Bóg wszystko czyni dla ciebie, żeby cię zbawić. Du musst nur glauben, dass Gott in Christus alles für dich getan hat. Ty musisz tylko co? Uwierzyć, że Bóg w Chrystusie wszystko dla ciebie dokonał. Was hat Jesus denn getan mit deinen Sünden? A co Pan Jezus uczynił dla ciebie z twoimi grzechami? Als Jesus am Kreuz hing,
Kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, da hat deine Sünden auf sich genommen. Wtedy On wziął na siebie Twoje grzechy. Der Gerechte, Jesus, für den Ungerechten, für dich. Sprawiedliwy Jezus dla Ciebie, niesprawiedliwego. Das heißt, wurde gestraft für das, was du getan hast. Oznacza to, że On został ukarany za to, co Ty i ja uczyniliśmy. Wenn du gestohlen hast, jeśli Ty ukradłeś, dann wurde Jesus geschlagen als Dieb. To Pan Jezus został uderzony jako złodziej. Hat jemals gestohlen? Czy On kiedyś kradł? Hat niemals gestohlen. On nigdy nie kradł. Aber hat mein Diebstahl, hat die Strafe für meinen Diebstahl hat getan. Ale On poniósł karę za moją kradzież. Und wenn wir das glauben, dass für uns in Gottes Gericht gegangen ist. Jeśli w to wierzysz, że On w takim znaczeniu wstąpił w Sąd Boży, dann werden unsere Sünden von Gott weggenommen. Wtedy nasze grzechy przez Boga zostają zabrane. Und das ist eine wunderbare Botschaft der Gnade. A to jest niczym innym jak cudowną nowiną łaski Bożej. Und sie kommt mit dem Namen Jesus. I ta dobra nowina jest nam dana przez imię Jezusa. Aber viele Menschen haben noch niemals den Namen Jesus überhaupt gehört. Ale wiecie, że istnieje wiele ludzi, którzy jeszcze nigdy nawet nie usłyszeli imię Jezusa. Hier in Polen ist natürlich die katholische Kirche sehr weit verbreitet und wahrscheinlich alle haben von Jesus gehört oder kennen den Namen Jesus. Tu w Polsce Kościół katolicki jest mocno rozpowszechniony i być może wszyscy słyszeli już kiedykolwiek imię Jezusa. Aber sie kennen, sehr viele auch hier, kennen die Botschaft der freien Gnade Gottes überhaupt nicht. Ale mimo to wiele ludzi też i tu nie słyszało jeszcze nigdy o dobrej nowinie łaski Bożej. Sie glauben nicht an den Jesus der Bibel. Oni nie wierzą w tego Jezusa Biblii. Sie glauben nicht daran, dass Jesus der Weg ist, um die freie Gnade Gottes zu empfangen. Oni nie wierzą w to, że Jezus jest drogą, aby dostąpić tej łaski. Sondern Gott ist auch für die allermeisten Menschen hier ein fordernder Gott. Ale myślą, że Bóg, tak jak dla wszystkich innych, jest Bogiem żądającym czegoś. Und wir können zu den Menschen gehen und ihnen sagen, die Sündenvergebung ist ein Geschenk Gottes. A my możemy iść do ludzi i powiedzieć, że Bóg daje nam zbawienie jako prezent, darmo. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Wiecie, my posiadamy najlepszą nowinę świata. Tun wir das, gehen wir raus, gehen wir zu den Menschen. Ale teraz pytanie, czy my idziemy do tych ludzi? Wir werden heute von Menschen hören, die noch nie von Jesus gehört haben. Wiecie, dzisiaj usłyszymy ludzi, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli o Jezusie. Und vielleicht nutzt der Herr ja auch heute Nachmittag, um zu dir zu sprechen. I może Bóg będzie używał ten dzień, aby przemówić do ciebie. Ich freue mich sehr, dass so viele junge Leute auch da sind. Bardzo się cieszę, że tylu młodych przyjechało. Ja, ihr habt noch den großen Teil eures Lebens vor euch. Prawdopodobnie jeszcze większą część waszego życia macie przed sobą. Wir wissen nicht, wann der Herr Jesus wiederkommt. Bo nie wiemy, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Aber vielleicht stellst du dir mal die Frage und du stellst den Herrn die Frage. Ale może ty zadasz to pytanie, albo zadasz je Panu. Herr, möchtest du mich vielleicht einmal zu Menschen senden, die noch nie was von dir gehört haben? Panie, czy może mnie chciałbyś kiedyś wysłać do ludzi, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli o Tobie? Ich lese noch ein Vers aus Römer 10. Przeczytam jeszcze z Rzymian, z 10 rozdziału. In Vers 14. Czternasty wiersz. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli, a jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli, a jak usłyszą bez kaznodziei? Wie aber werden sie an Jesus glauben, wenn ihnen keiner von ihm erzählt hat? Jak mają wierzyć w Jezusa, jeśli nikt im go nie przyniósł?
Bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch sagen, wenn ihr Fragen habt, dann stellt die während des Vortrags sofort. Zanim teraz rozpoczniemy, chciałbym wam powiedzieć, że jeśli będziecie mieli pytania, to zadawajcie je w czasie wykładu, podczas wykładu. Okay. Indien. Indien. Indien hat ungefähr 1,4 Milliarden Einwohner. Indien to kraj o ilości mieszkańców około 1,4 Milliard ludzi. Ganz Indien. W całym kraju. Von diesen 1,4 Milliarden Einwohnern z tych 1,4 Milliard ludzi sind ungefähr 900 Millionen Hindus. Około 900 osób są Hindusami. 900 Millionen von 900 Millionen. 900 Millionen sind Hindus und Hindu heißt Götzendiener. A byciem, być Hindusem oznacza być bałwochwalcą. Es ist ein Land mit einer unbeschreiblichen geistlichen Finsternis. Jest to kraj o nieopisanej duchowej ciemności. Wir werden davon noch mehr sehen. Jeszcze coś o tym zobaczymy. Wir wohnen in Andhra Pradesh, hier. My mieszkamy w tym, można powiedzieć, rejonie, który nazywa się Andhra Pradesh. Der erste Jünger, der Thomas, der zweifelnde Thomas, der hat diesem Ausruf des Herrn Jesus hat er Folge geleistet. Pierwszy uczeń, albo jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa, niewierny Tomasz, był posłuszny poselstwu i zleceniu Pana Jezusa. Und die Geschichte sagt, dass der Thomas bis nach Indien gekommen ist mit dem Evangelium. I historia Kościoła mówi, że prawdopodobnie dotarł aż do samych Indii. Der ist hier unten angekommen, irgendwo, der hat hier evangelisiert. Gdzieś tu na tym dole, gdzieś do tego dołu tutaj dotarł i tam głosił Ewangelię. Es gibt also eine sehr, sehr alte christliche Tradition in der Church of South India. Więc istnieje bardzo głęboko zakorzeniona historia kościelna tutaj w południowej części Indii. Und der Süden Indiens ist ziemlich viel evangelisiert worden, auch später durch Missionare. Właśnie południe tego kraju bardzo intensywnie było ewangelizowane też w późniejszym czasie przez różnych misjonarzy. Aber der Norden ist noch sehr, sehr, sehr dunkel. Ale cała północ jest jeszcze prawie że całkowicie w ciemności. Ja. Wenn ich sage, der Süden ist viel evangelisiert. Jeśli ja mówię teraz, że południe już bardzo intensywnie jest zewangelizowane, dann heißt das Andhra Pradesh trotzdem noch 89% Hindus, 2% Christen. To oznacza to nadal, że nasz rejon na przykład składa się nadal z 89% hinduistów, a tylko 2% chrześcijan. Ja, also es sind trotzdem noch ganz, ganz, ganz überwiegend sind Hindus. Więc widzicie, że wielka większość nadal jest hinduistyczna. Okay. Der Staat Andhra Pradesh, also hier Andhra Pradesh ist mittlerweile geteilt in Telangana und Andhra Pradesh ist mittlerweile geteilt hier. Trochę się zmienił nasz rejon. Dzisiaj już jest podzielone Andhra Pradesh na Telangana i Andhra Pradesh. Man spricht Telugu, das ist die Sprache für beide Staaten. Język, którym mówimy, albo którym się tam mówi, jest Telugu. Telugu, Und die Bevölkerung ist ungefähr das Doppelte von Polen. A ludność tylko w naszym rejonie składa się z dwukrotnej ilości mieszkańców jak w Polsce. Ja. Die Temperaturen sind so, von April bis Juni. Temperatury są takie, że w czasie od kwietnia do czerwca są takie temperatury dla nas Europejczyków nie do wytrzymania. Ja. Deswegen sind wir als Missionare von April, Mai, Juni, Juli
sind wir hier in Europa. Z tego względu jako misjonarze spędzamy ten czas w Europie. Ja. Die Missionare früher, vor 200 Jahren, 150 Jahren, die gingen in dieser Zeit, gingen sie in die Berge hoch. 200 lat temu było tak, że misjonarze w ten czas spędzali w górach w Indii. Dort blieben sie, machten Sprachstudium, ruhten sich aus und kamen nach 3-4 Monaten wieder in die Ebene. Spędzali ten czas tam, bo było chłodniej, uczyli się języków, po prostu kształcili się dalej i później wracali znowu do swojego miejsca. Wir sind jetzt mit meiner Familie noch länger hier geblieben in Deutschland, weil gerade unser fünftes Kind geboren wurde. My w tym roku, ja z moją rodziną pozostaliśmy trochę dłużej w Niemczech z tego względu, że kilka dni temu urodziła nam się piąta córeczka. Und wir jetzt drauf warten, dass die Kleine 2 Monate alt ist. I musimy teraz czekać, aż ona dorośnie do 2 miesięcy. Tak. Und meine Frau wieder zu Kräften kommt und dann Ende Oktober, so Gott will, wieder nach Indien zu gehen. Moja żona, żeby się wzmocniła trochę i koniec października planujemy w powrót. So, so viel zur Einführung. Jetzt nehme ich euch wieder auf eine Reise. Teraz wezmę was ze sobą na wielką podróż. Also, von Polen aus wird es noch länger. Kürzer, aber es gibt keine direkte Flüge von nach Delhi, glaube ich. Z Polski podróż trwa jeszcze dłużej, bo nie ma bezpośrednich lotów do Delhi. Delhi ist 9 Stunden Flug. Do Delhi lecimy 9 godzin samolotem. Dann haben wir 4 Stunden Aufenthalt. Potem czekamy 4 godziny na lotnisku. Dann nehmen wir ein weiteres Flugzeug und fliegen von hier nach da. Później przesiadamy się w następny samolot i lecimy stąd i w dół. Und dann haben wir noch 2 Stunden Autofahrt. A później jeszcze zostaje nam 2 godziny podróż samochodową. Von Vijayawada. Z miasta Vijayawada. Nach Repale. Do Repale. Ja. Das vergrößere ich jetzt mal hier. Ten zakres teraz powiększę. Tak. Und okay. I tu jesteśmy. Mam pytanie. Mam pytanie. Mam pytanie. Was ist das? Co to jest? Mówcie. Szczyt górski. A. Jaki jest? A. Rzeka. Nie. Ein Fluss. A, ja. Tak. Das ist ein Fluss. To jest rzeka. A warum ist der so, hat diese Farbe? Dlaczego ta rzeka ma taki kolor? Woda jest brudna. To jest wasa, jest jakieś. Nie? Trocknet. A, tak. Es ist Trockenzeit. Jest czas suszy. Genau. Und wir wohnen in der Nähe von Repale. I my mieszkamy niedaleko Repale. Und dieser Fluss ist der Krishna. Krishna. A ta rzeka jest rzeką Krishna. Krishna ist natürlich auch ein Gott. A Krishna jest Bogiem, Bóstwem. Im Hinduismus ist alles ein Gott. W tym kraju jest taki dziwny stan, że każda rzecz staje się jakimś bożkiem. Es wird alles verehrt. Die Bäume werden verehrt. Wszystko czczą. Czy to drzewa, czy inne przedmioty. Ja, es ist alles, absolut alles in Verbindung mit dem Geistlichen. Wszystko, gdziekolwiek patrzysz albo idziesz, wszystko jest w jakikolwiek sposób połączone z światem duchowym. Wenn man landet, sieht man, was ist das hier? Światem duchów. Was sind das für Felder hier? Co to za pola tutaj? Reisfelder. Das sind Reisfelder, die sind unter Wasser. One są pod wodą. Unter viel Wasser. Die Menschen, die arbeiten in Reisfeldern, stehen bis hierhin im Schlamm. Pracują na polach leżowych i do kolan są w wodzie. Die werden das noch sehen. Aber Andhra Pradesh ist der Reiskorb Indiens. Ale można powiedzieć, że nasz rejon, Andhra Pradesh, jest jakby koszem ryżowym dla całego kraju. Das ist die unsere Missionsstation. To jest nasza stacja misyjna, można powiedzieć. Wir haben diese drei Häuser gebaut, noch ein weiteres, ein viertes Haus. Zbudowaliśmy tam trzy domy. Du sagst noch drei. Ja, genau. Genau, weil wir als drei Familien sind wir da. Dlaczego trzy? Ponieważ jest nas, jesteśmy trzy rodziny. Philipp und Eva Svetlik. Philipp i Eva Svetlik.
Sie sind 2011 nach Indien gegangen als Erste. Oni poszli w roku 2011 do Indii jako pierwsi. Und zwei Jahre später sind wir, Philipp und Mona und ich nachgekommen. I dwa lata później tu małżeństwo po lewej stronie Philipp i Mona i my tu po środku dołączyliśmy. Ja, das ist meine Frau Marika. To jest moja żona Marika. Wir haben, ich möchte euch erzählen, wie wir dieses Haus bekommen haben, dieses Grundstück bekommen. Chciałbym wam opowiedzieć, jak dostaliśmy, otrzymaliśmy tą działkę i ten dom. Philipp und Eva wohnten in einer Stadt. Philipp i Ewa wcześniej mieszkali w mieście. Dort war ein Versammlungslokal. I w tym mieście znajdował się budynek zgromadzeniowy. Und ein Gästehaus für Besucher. I w tym budynku zgromadzeniowym było pomieszczenie gościnne dla odwiedzających nas. Und sie wohnten in diesem Gästehaus. A oni mieszkali tam w tym pokoju gościnnym. Und da ist ein alter, ein Bruder, der heißt Bruder Johann. I tam mieszka pewien starszy brat, nazywa się Johann. Und durch diesen Bruder sind in den letzten 30 Jahren sind viele Versammlungen entstanden. Przez tylko tego jednego brata przez ostatnie 30 lat powstało kilka zgromadzeń. Und der wohnt auch da auf diesem Grundstück. I on też, auf welchem Grundstück? Auf diesem Grundstück, wo sie auch wohnt, bei diesem Gästehaus und Versammlung. Ten brat mieszkał na tej działce, gdzie było to zgromadzenie. Da ist auch eine Druckerpresse, eine Druckerei, Schriften werden da verlegt. Tam w tym miejscu jest też prasa dla drukowania pism chrześcijańskich. Und als wir zwei Jahre später, also wir beide Familien, i kiedy my, te dwie rodziny tu po lewej, dołączyliśmy, als wir wussten, wir kommen auch nach Indien, wiedząc, że teraz też dołączymy, dann war für Philipp und Eva klar, wir können nicht weiter auf diesem Compound, auf diesem Grundstück wohnen. Stało się dla Filipa i dla Ewy, tam po prawej stronie, jasne, że nie mogą pozostać tam, na tym miejscu, gdzie byli. Marika und ich haben eine Reise gemacht für zwei Wochen und haben sie besucht, um darüber zu beten und nachzudenken. Marika i ja odwiedziliśmy ich przez dwa tygodnie i modliliśmy się wspólnie, rozmyślaliśmy, co uczynić. Wir stellten dem Herrn die Frage, Herr, wo sollen wir wohnen? I zadaliśmy w naszych modlitwach Panu jedno konkretne pytanie. Panie, gdzie mamy mieszkać? Wir wussten, der Herr hat uns gesagt, wir sind zu dritt zusammengestellt. Wiedzieliśmy już, bo Pan wcześniej dał klarowność, że mamy być razem jako trzy rodziny. Und man kann in der Stadt nicht drei Häuser nebeneinander finden zu mieten. I nie ma czegoś takiego, że znajdziecie w mieście trzy akurat wolne domy obok siebie, które można byłoby wynająć. Also haben wir auch gefragt, Herr, sollen wir ein Grundstück kaufen und Häuser bauen? Dlatego też zadaliśmy Panu pytanie, Panie, mamy kupić działkę, mamy zbudować trzy domy. Also haben wir gebetet. Więc modliliśmy się. Und morgens, eines Morgens hatten der Philipp und ich durch unsere Andacht den Eindruck, dass der Herr zu uns spricht. I pewnego poranku Philipp i ja z rana rozważając wspólnie Słowo Boże, przez Słowo Boże otrzymaliśmy wrażenie, że Pan do nas przemawia. Ich las in den Büchern Mose. Czytałem w Księgach Mojżeszowych. Und dort geht es darum, dass Gott zu seinem Volk sagt, ihr werdet den Ort suchen. I tam czytaliśmy miejsce, które mówi, gdzie Bóg przemawiał do ludu, będziecie szukali dane miejsce. Also es betrifft das Volk Israel, betrifft uns überhaupt nicht. Dotyczyło to Izraela, w ogóle nie nas. Aber ich hatte den Eindruck, dass Gott zu mir spricht, sucht den Ort, wo ihr hin sollt. Ale mieliśmy to wrażenie głębokie, że Pan przez to Słowo do nas mówi, szukajcie tego miejsca. Und der Philipp hatte den Eindruck, dass Gott zu ihm sagt, seht hin auf die Felder. I Philipp, ten brat z prawej strony, miał wrażenie, że Pan im pokazuje, skupcie się na polach. Schaut hin, ob ihr auf die Felder gucken musst, vielleicht ein Feld zu kaufen. Popatrzcie może na pola, aby ewentualnie kupić całe pole nawet. Und wir waren nicht so sicher, ist das jetzt der Herr, der zu uns spricht, oder bilden wir uns das nur ein? Nie byliśmy całkiem pewni, czy to jest Pan, który do nas mówi, albo może jest to jakaś urojenie. Und dann bekommen wir einen Anruf aus Deutschland von einem älteren Bruder, der gar nicht wusste. I w tym momencie dzwoni do nas brat, starszy z Niemiec, który w ogóle nie wiedział, co w tym momencie przeżywamy. Der hatte keine Ahnung. Nie miał żadnego pojęcia. Und sagt nur, Philipp, ich habe Vers für dich. I dzwoni do nas i mówi, Philipp, słuchaj, mam wiersz dla ciebie, który chciałbym ci przeczytać. Seht hin auf die Felder, den Rest kennst du ja.
Popatrz na pole, a resztę już wiesz. Und wir haben gesagt, okay. A my pomyśleliśmy, dobra. Gut, es ist anscheinend der Herr. Chyba jednak jest to Pan. Und dann sind wir ein, zwei Tage später ins Auto gestiegen. I kilka dni później wsiedliśmy do naszego auta. Und sind rausgefahren und haben uns die Felder angeschaut und waren die Preise, was es kostet. Wyjechaliśmy w te pola tam, aby zobaczyć, jakie są ceny, co jest możliwe. Und wir sind auf Baustellen gefahren und wir waren total überrascht. I pojechaliśmy na budowy i byliśmy totalnie zaskoczeni. Weil die Grundstücke waren unglaublich teuer. Bo działki były niesamowicie drogie. Wir brauchten ein Grundstück ungefähr so groß wie das Fußballfeld da. Potrzebowaliśmy posiąść działkę mniej więcej o rozmiaru tego boiska tutaj. Und das hätte mehr als 100.000 Euro gekostet. I kosztowałoby nas to około 100 tysięcy euro. Okay. Und wir hatten fast kein Geld. Wir haben keine Reserven. Alle drei von uns hatten fast kein Geld. A my wszyscy, trzy rodziny, prawie żadne oszczędności nie mieliśmy. Żadne oszczędności. Und wir kamen gerade mal wieder von einer Baustelle zurück und wir saßen dann im Auto zusammen. I znowu wróciliśmy z innej budowy, siedzieliśmy teraz w aucie. Und wir waren etwas geschockt. Wir haben gesagt, okay, das ist ein Riesenberg. Wie sollen wir das machen? Das geht ja nicht. Byliśmy w szoku, myśląc, okay, mamy to teraz zrobić, ale to jest taka góra, nie przeskoczymy ją. Da klingelt das Telefon. Znowu dzwoni telefon. Und jest ten Bruder dran. Znowu ten brat dzwoni. Der immer noch keine Ahnung hat. Dalej nie wiedział, o co chodzi, co jest grane. Und er liest folgenden, er sagt, Philipp, ich habe Vers für dich. Mówi, Filip, mam wiersz dla ciebie. Und er liest folgenden Vers. I czyta następujący. Johannes 6. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Vers 6. 6 rozdział. 6 wiersz. Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Johannes 6, Vers 6. Ale mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Hier muss eine Volksmenge gespeist werden. W tym przypadku trzeba było nakarmić całą ludność. Und der Herr Jesus, der sagt zu Philippus, Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, damit diese essen? Wo nehmen wir das Geld? Pan zapytał Filipa, mówiąc, skąd mamy wziąć chleb? Gdzie mamy je kupić, żeby nakarmić ten lud? Und der Jesus, der zeigt ihnen die Unmöglichkeit. I Pan Jezus może powiedzieć, pokazuje im, że jest to po ludzku mówiąc niemożliwe. Und dann sagt er, was machen wir jetzt? I mówi teraz do nich, co zrobimy? Und er sagt das, um den Glauben von Philippus zu prüfen. I mówi to, żeby wypróbować wiarę Filipa. Denn er selbst, Jesus, wusste ganz genau, was er tun würde. Dlaczego? Bo Pan Jezus wiedział, co chciał uczynić. Und wir sitzen jetzt im Auto in dieser Situation. I teraz my siedzieliśmy w tym aucie, w tej właśnie sytuacji. Mit dem großen Berg von 100.000 Euro vor uns. Z tą dużą górą, która nazywa się 100 tysięcy euro. Und dann ruft, da kommt genau dieser Vers. I dokładnie ten wiersz nam brat cytuje. Und das ist ja wohl auch kein Vers, den man einfach mal so zur Ermutigung schickt. Oder a chyba wszyscy wiecie, że to nie jest wiersz taki standardowy, który każdemu czytamy po prostu na pocieszenie. Und wir haben einfach nur gedacht, wie wunderbar, der Herr sagt uns ganz genau, ich kümmere mich drum, macht euch keine Sorgen. Ale my mieliśmy głębokie wrażenie, słuchajcie, Pan do nich mówił, ja to załatwię, ja wiem, co będzie. Und so sind wir freudig nach Hause gefahren. I tak z radością wróciliśmy do domu. Und am Nachmittag wollten wir ein Waisenhaus besuchen mit dem Bruder Johann. I po południem chcieliśmy odwiedzić sierociniec z tym bratem Johannem. Und wir wussten, wenn wir dem Bruder Johann sagen, dass die Svetliks von dem Grundstück weg wollen, woanders hin, dann wird er nicht einverstanden sein. Wiedzieliśmy, że ten brat Johann, który mieszkał tam na tej działce, gdzie to jedno małżeństwo mieszkało, jeśli my mu powiemy, że oni chcą stamtąd się wyprowadzić, to na pewno nie będzie zadowolony, nie będzie tego chciał. Das wird kein einfaches Gespräch. Nie będzie to łatwa rozmowa. Also wir sind am Nachmittag losgefahren. Więc po południem pojechaliśmy. Und dann im Auto haben wir ihn gefragt. Jadąc samochodem, jednak zadaliśmy mu to pytanie. Und seine Reaktion war, nein, ihr könnt nicht woanders hinziehen, ihr müsst da wohnen, das ist viel zu gefährlich, wenn die Hindus kommen, die Terroristen, die greifen euch an, ihr müsst hier bleiben. I on od razu mówi, nie, wy nigdzie nie pojedziecie, wy musicie tam mieszkać, jeśli wy się wyprowadzicie, to hinduiści przyjdą, terroryści przyjdą, to jest zbyt niebezpieczne, nie ma mowy. Und wir haben uns angeguckt, Philipp und ich, und haben gesagt, oh no. I patrzyliśmy się jeden na drugiego i mówiliśmy, no nie. Und plötzlich sagt dieser Bruder,
es gibt noch eine andere Lösung. Ale nagle sam ten brat mówi, wiecie co, jest jeszcze inne rozwiązanie. Und dann wurde sehr ernst. I zrobił się bardzo poważny. Dann sagt folgendes. I powiedział tak. Ich habe vor 15 Jahren ein Grundstück gekauft von einem sterbenden Hindu. 15 lat temu kupiłem działkę umierającego hinduisty. Für sehr wenig Geld. Za bardzo niewielką kwotę. Und ich habe 15 Jahre lang nicht gewusst, was ich mit diesem Grundstück machen soll. Przez 15 lat, wiedząc, że miałem to kupić, nie wiedziałem, co z tą działką mam zrobić. Und vor wenigen Monaten wollte ich das Grundstück verkaufen. I kilka miesięcy temu chciałem sprzedać tą działkę. Aber ich merkte, es geht nicht. Ich hatte keine Freimütigkeit. Ich konnte es einfach nicht machen. Ale odczuwałem, że nie mam tej wolności, tej swobody od Pana, żeby to sprzedać. Und jetzt weiß ich warum. Ale teraz wiem. Ich schenke euch das Grundstück. Daruję wam tą działkę. Und wir fahren gerade hin. I od razu tam jedziemy. Weil es ist in Palikona. Bo jest to w mieście Palikona. Es ist gegenüber von dem Waisenhaus. Jest nam przeciwko sierocińcu. Und dann standen Philipp und ich, wir standen 4-5 Stunden, nachdem wir diesen Vers bekommen haben, standen wir auf unserem Grundstück. I potem Philipp, ja, 4-5 godzin staliśmy z podrożeniem tego wiersza na tej działce. 4-5 godzin po przeczytaniu tego wiersza staliśmy już na tej działce. Na własnej działce. Und wir haben uns angeschaut, wir haben gesagt, wir haben einen großen Gott, der hat uns den großen Berg einfach weggenommen. Und danach haben wir angefangen und wir haben dann zu Gott gebetet. Wir wussten, Herr, du hast uns das Grundstück geschenkt. I wtedy zaczęliśmy pracę, modliliśmy się do Boga, mówiąc, Panie, Ty nam podarowałeś tą działkę. Und du wirst uns jetzt auch weiter helfen, die Häuser zu bauen, die wir bauen. I Ty nam pomożesz budować też te domy. Ja. Der Herr ist absolut treu gewesen und hat uns das Geld im richtigen Augenblick geschenkt. I Pan był też i w tym, 100% wierny i całą kwotę nam w odpowiednim czasie, krok po kroku podarował. Wir haben keinem Menschen gesagt, wie viel Geld wir brauchen. Nikomu nie mówiliśmy, ile pieniędzy potrzebujemy. Ja. Wir hatten zwischendurch sehr hohe Rechnungen und zwischendurch wochenlang, wo wir nichts bezahlen mussten und das Geld kam im richtigen Augenblick. W pewnych momentach mieliśmy wysokie faktury, w innych chwilach znowu bardzo niskie, ale zawsze w danej chwili docierały do nas pieniądze. Das ist das Grundstück. Worauf wir jetzt wohnen. To jest ta działka, na której teraz mieszkamy. Und was ihr hier seht, ist das Areal von dem weißen Haus der christlichen Schule. I to, co tu widzicie, to wszystko po lewej stronie jest, można powiedzieć, areał, na którym jest ten sierociniec i szkoła. In diesem Gebäude ist auch eine Versammlung in Palikona. Tu też jest zgromadzenie w Palikonie. Wir sind Schlafräume der Mädels. Tu są, można powiedzieć, sypialnie dziewczyn z sierocińca. Ein Sportplatz. Jest plac sportowy. Der Schlafraum der Jungs. Tu są sypialnie chłopców. Hier sind auch Schlafraum jetzt auch der Jungs. Tu też chłopców sypialnie. Hier ist ein Gebäude, das heißt Tsunami Relief Building. Jest budynek, który się nazywa budynkiem ochronnym przed tsunami. Ihr erinnert euch vielleicht an den schweren Tsunami, der gekommen war, und dadurch sind viele Kinder weise geworden. Pamiętacie być może o tym, że był taki rok, gdzie bardzo ciężkie tsunami spotkało nasz kraj i wiele dzieci stało się sierotami. Ja. Palikona ist ein Dorf mit ungefähr 5000 Einwohnern. Palikona to jest wiocha o 5000 mieszkańców. Die meisten, oder ungefähr ein Drittel, wohnt in sehr armen Hütten. Jedna trzecia mieszkańców mieszka w bardzo biednych, można powiedzieć, szałasach także. Vielleicht 40% wohnt in Häusern aus Beton. 40% mieszka w domach już zbudowanych z betonu. Und es gibt auch ein paar Reiche. Jest też wiele bogatych. Die wohnen dann fast auf westlichem Standard. Można powiedzieć, że prawie mieszkają na zachodnim standardzie. Das ist jetzt in der Schule, in der christlichen Schule gegenüber. To jest teraz w szkole chrześcijańskiej, która znajduje się naprzeciwko naszego miejsca zamieszkania. Früher war das ein Waisenhaus, das wird jetzt immer mehr zu einem Haus für arme Kinder. Die haben Eltern, aber die Eltern sind eben sehr arm. Wcześniej był to sierociniec, ale teraz po czasie zaczynamy to przekształcać, albo przekształca się to
w dom dla biednych dzieci. Oni mają rodziców, ale rodzice są bardzo biedni. Jeden morgen wird die Nationalhymne gesungen. Codziennie śpiewają hymn narodowy. Das ist Gopi und Pramila. To jest Gopi i Pramila. Diese Kinder, die kamen ins Waisenhaus bei unserem zweiwöchigen Besuch, als Marika und ich zwei Wochen da waren. Te dzieci, można powiedzieć, zostały dane do tego sierocińca podczas tych dwóch tygodni naszego pobytu pierwszego tam. Sie wurden von ihrem Großvater gebracht. Przywiózł ich dziadek. Und wir waren da mit dem Bruder Johann, wir fragten, warum werden wir gebracht, was ist das Problem? Byliśmy akurat tam z bratem Johannem i zapytaliśmy go, dlaczego on trzyma się teraz te dzieci. Und sie gab uns einen Brief von der Polizei. I dał nam list od policji. Der Vater von ihm hatte die Mutter in den Morgenstunden mit einer Machete geschlagen. Erschlagen. Ich ojciec w tym dniu z rana zabił własną żonę maczetą. Sie hatte noch gerade die Kraft, die beiden Kinder zur Nachbarin zu tragen, und dann ist sie zusammengebrochen und gestorben. Die Mutter hatte noch gerade die Kraft, die beiden Kinder zur Nachbarin zu tragen. Ta mama, która została, jakby powiedzieć, ścięta, miała jeszcze na tyle siły, żeby zanieść te dzieci, te dwa, do sąsiadki, i kiedy zaniosła je tam, upadła i zmarła. Viele Kinder haben totale Traumata. Wiecie, wiele takich jest dzieci, które przeżyły niesamowite traumy. Sie haben schlimmes erlebt. Doświadczyli straszne rzeczy. Aber sie wurden dann genommen, die anderen Kinder kamen dann sofort zu ihnen und nahmen sie so in der Hand und nahmen sie mit und sie waren dann eine Stunde später, saßen sie mit den ganzen Kindern und hörten das Evangelium zu. Ale już jedną godzinę po ich przyjeździe tam inne dzieci wzięły je za rękę i już siedziały godzinę później i słyszały Ewangelię pierwszy raz. Und heute wissen wir, dass ich beide bekehrt habe. Dzisiaj wiemy, że obaj się już nawróciły. Ja. Mogę pytanie? Ja myślę, że fajnie. Ja, bitte, ja. Jak mnie jest porozumiewać? Welcher Sprache sprichst du zu mir? Wir sprechen auf Englisch und das wird ins Telugu übersetzt. Mówimy po angielsku i ktoś tłumaczy nas na język Telugu. Aber wir lernen auch Telugu seit 4 Jahren. Ale od 4 lat sami uczymy się ten język Telugu. Ja. Das klingt ungefähr so. Brzmi to następująco. Nenu Peru David, Nenu Alemano Li. ఇక్కడికి వచ్చాము ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇండియాలో నివసిస్తున్నాము నేను నలుగురు పిల్లలు ఉన్నాము వివాహమైంది ఇప్పుడు పోలండ్ ఉంటున్నాను jestem Dawid, jestem z Niemiec, mieszkam w Indiach i dzisiaj jestem w Polsce. Coś w tym stylu. Es ist eine sehr schwere Sprache. Ist ein ganz trudny język. Aber andere Missionare und haben schon sehr gute Arbeit geleistet, dass wir sehr gute Arbeitsmaterialien haben. Ale misjonarze, którzy byli bardzo dobrze przygotowani, może być tą pracę taką dokumentacyjną, za pomocą której możemy się uczyć ten język. Ja. Diese Affen müssen wir vertreiben von unserem Grundstück. To są małpy, które tutaj widzicie na naszej działce. Musimy je gonić, poganiać. Ja, weil wenn sie angreifen, haben sie sehr dreckige Fingernägel und lassen ganz schlimme Wunden. Bo one atakują człowieka, mają bardzo ostre... Brudne pazury. Brudne i po prostu pozostawiają bardzo takie ciężkie rany. Mam pytanie. Was ist das? Co to jest? Co to jest? Termin, ne? Richtig. Arbeitshaufen. Jest to, co powiedziałeś? Kopiec termitów. Ja. Aber hier haben die Schlangen sind eingezogen. Ale tu wprowadziły się węże. Das ist rund hinter unserer Mauer. Wir haben eine Mauer und das ganze Grundstück drüber rum. Zbudowaliśmy mur dookoła całej działki. To jest po prawej stronie. I za tym murem jest to widno, to miejsce. Und dieses Ehepaar sind Schlangenjäger, die schon über 200 Schlangen getötet haben. I to małżeństwo, oni z zawodu są myśliwymi wężów. Już zabili 200 wężów.
Wir haben ungefähr alle 2 bis 3 Wochen eine Schlange bei uns auf dem Kopf. Co 2 do 3 tygodnie co najmniej jeden wąż na naszej działce znajdujemy. Und wir haben schon mehrmals sind die Schlangen wirklich so nah an den Kindern dran gewesen. Już kilka razy tak blisko naszych dzieci one były. Also wir sind insgesamt 15 Kinder da auf dem Kopf. Bitte? Bo już teraz mamy w sumie 15 dzieci z rodzin also, i one są na tej działce. Ja, 6, 5, 11, ok, 15, genau. Czemu się to zmienia, dlatego muszę przeliczyć. Und ja, es ist eine Riesengefahr und wir müssen einfach beten und bitten, dass der Herr uns bewahrt. Jest to potężne niebezpieczeństwo, ale nie pozostaje nam nic innego, jak tylko się modlić i ufać, że Pan nas po prostu zachowa. Die Kleinen sind nicht unbedingt weniger giftig. Te małe takie wężyki nie są koniecznie mniej groźne. Aber nicht alle sind giftig. Ale nie wszystkie węże są trujące. Immer wenn eine Schlange getötet wird, zawsze w momencie, kiedy zabita zostaje wąż. Die große Diskussion ist die jetzt giftig, war die nicht giftig? Rozpoczyna się wielka dyskusja wśród nas, czy to był jadowity wąż, czy nie. Wenn man 3 Kinder zusammen hat, hat man mindestens 5 Meinungen. I jeśli rozmawiasz z 3 lingwistami, to co najmniej powstają 5 opinii. Kurzum, wir wollen einfach nicht gebissen werden. I krótko mówiąc, po prostu nie chcemy, żeby nas ukąsili. Wir bekamen auch die Information, dass wenn man diese Ringe hier zählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otrzymaliśmy też informację, że licząc te pierścienie. Dann weiß man, wenn man von der gebissen wird, wie oft man sich noch am Boden rollt, bevor man tot ist. To wiadomo, ile razy jeszcze możesz się na ziemię obrócić, zanim umrzesz. Auch sehr beruhigend. Jest to bardzo pocieszające. Gut. Dieser Freund ist auch nicht weniger klein, der ist so groß, der war so groß. Der wird dann wieder gut. Ja, der Stachel hinten, der war, dieser Stachel, der war dicker als mein kleiner Finger. Ten, welcher von euch? Kolec. Kolec był grubszy niż mój mały palec. Większy. Und den haben wir platt gemacht, nachdem wir das Auto, wir hatten das Auto ausgeladen, alle Kinder stehen drumherum. I tego zdeptaliśmy w momencie, kiedy wszystkie dzieci wysiedli akurat z auta i zapakując autem. Wir waren gerade reingegangen, da kam der unter dem Auto raus. I akurat weszliśmy do domu i on sobie wyszedł spod auta. Wir haben es einmal gehabt, dann standen wir mit allen Kindern auf dem Hof. Raz była sytuacja taka, że wszystkimi dziećmi staliśmy na działce. Und irgendwo hatte jemand ein Skorpionennest aufgestört. I gdzieś ktoś niechcąco pobudził całe gniazdo skorpionów. Und plötzlich haben wir entdeckt, oh, da ist ein Skorpion, Achtung. Und dann plötzlich, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Nagle widzieliśmy, o, tu jest skorpion. A nagle ktoś mi mówi, tu jeszcze jeden, i jeszcze trzeci, i kolejny. Und es waren 10 Skorpionen um uns herum, zwischen den Kindern überall. Było ich 10 wśród nas, między dziećmi. Ja, ein absolutes Wunder, dass wir bewahrt wurden. To był cud, że po prostu Pan nas zabrał w tym momencie. Also wir sind dankbar, wenn ihr weiter auch für uns betet, auch für die Kinder und Waren. Wiecie, dlatego jesteśmy wdzięczni, jeśli modlicie się za nami i też o zachowanie. So leben die Menschen, viele leben in solchen ärmlichen Verhältnissen. W taki sposób wielu ludzi tam mieszka, w tak biednych okolicznościach. Das ist ein ganz normales Bild, viel Alkoholismus auch. Jest to zupełnie normalny obraz tam, często spotykany, bardzo mocno rozpowszechniony alkoholizm. Es gibt in vielen, in fast allen Dörfern gibt es keine Kanalisation. Prawie w żadnych miejscowościach nie jest rozbudowana kanalizacja. Das heißt, es ist überall ist absolut dreckig. Wszędzie, gdziekolwiek byście szli, jest po prostu brud. Po prostu. Das stinkt. I śmierć po prostu śmierć. In die Flüsse wird alles reingeschmissen, alles ludzie wszystko wrzucają do rzeki, wszystko co mają. Und in die gleichen Flüsse geht man, um seine Kleider zu waschen. I do tych samych rzek wchodzą, żeby prać swoje prania. Um die Büffel zu waschen. Um das? Die Büffel zu waschen. Aby kopać tam byki. Es ist unbeschreiblich. Jest to po prostu dla nas nieopisane. Ich gewöhne mich da nicht dran. Ja nie potrafię się tym zmierzyć, nawet po tylu latach. Die Menschen haben keine Toiletten zu Hause, die allermeisten. Większość ludzi nie posiada nawet toalety w domu.
Das heißt, jeden Morgen, wenn ich morgens meinen Spaziergang mache, aus dem Dorf raus, auf die Felder, więc każdego rana, idąc na spacer przez łąki wzdłuż ulicy, da sitzen rechts und links sitzen Männer und machen ihre Geschäfte. To z każdej strony rzeki siedzi mnóstwo mężczyzn i załatwia się do rzeki. Was ich nicht wusste, ale rzecz, którą nie wiedziałem, ich gehe also immer spazieren, więc idąc pewnego dnia spacerem, und klar, ich bin misjonar, ich will freundlich sein, Kontakt zu Menschen. Oczywiście, ja jestem misjonarzem, chcę być uprzejmy dla ludności. Und ich gehe morgen spazieren, ich morgen. Idę spacerem, witam, dzień dobry. Und grüß sie und geh raus und so. Bisschen peinlich natürlich. Trochę mi tak było nieprzyjemne, bo oni tam siedzieli, ja ich tam witam. Und dann irgendwann hab ich das unserem Übersetzer und Fahrer habe ich dann gesagt, dass ich sie grüße. I pewnego dnia przypadkowo powiedziałem naszemu tłumaczowi, naszemu kierowcy, który jest sam z Indii, powiedziałem, że ich witam tam. On prawie się uduszył ze śmiechu. Weil er gesagt hat, nein, dann werden die sichtbar. Dann werden die sichtbar. Das heißt, die, das stają się widoczni, widzialni. Es ist so, als wären sie unsichtbar. Oni się czują jakby nie widziani. I w tym momencie czują się totalnie na górę i obserwowali. Ale jest to absolutne, no po prostu no go, można powiedzieć. No go. I witać, tak? No go, also absolutne. Ja, das ist aber so. Aber was wollen Sie machen? Sie haben keine Toilette. Ale co mam zrobić? Nie mam toilet. Das Schlimme ist, die Frauen setzen sich natürlich nicht an die Straße. Kobiety nie siadają tam przy ulicy. Sie gehen natürlich in der Dunkelheit und sie gehen auf die Felder. Oni czynią to za pomocą nocy i czynią to na polach. Und in den Feldern sind Schlangen. A w polach są węże. Hunde. Psy. Und manchmal böse Männer. I nieraz źli mężczyźni. Und das ist sehr, sehr, sehr traurig. I to, co się dzieje, jest bardzo smutne. Deswegen Frauen können einem nur leid tun in Indien. I dlatego możecie wiedzieć, że tylko bardzo przykro może nam być kobietą w Indiach. Ich möchte euch noch was sagen über den Hinduismus. Chciałbym wam powiedzieć, że coś o hinduizmie. Der Hinduismus hat ein Kastensystem. Hinduizm jest zbudowany w pewnym systemem, mianowicie systemem kastów. To są pewne takie grupy ludzi w poziomach. Ja, es ist ein soziales System. Jest to system socjalny, tak stworzony dla społeczeństwa. Es ist auch in Verbindung mit Berufen. I każdy system, w którym człowiek jest złożony, jest powiązany też z jego możliwością zawodową. Du bist also geboren in der Kaste X und du bleibst dein ganzes Leben in dieser Kaste. Więc rodzisz się w kaście X i całe życie zostajesz w tej kaście, może być w tym poziomie socjalnym, tam pracujesz. Und du heiratest auch nur jemand aus der gleichen Kaste. I pobierasz się też osobą z tylko tej samej kasty. Und in den Dörfern, wenn ein Junge ein Mädchen heiraten will von einer anderen Kaste, kann das sein, dass der getötet wird. Jeśli na wioskach pewien młody mężczyzna, chcąc pobrać się z dziewczyną z innej kasty, może się stać, że ktoś go zabije. Das sind also absolut feste Mauern um diese Kaste. Są to po prostu pewne zanurowane mury i granice dookoła tych kastów i można je przekroczyć. Du darfst also nicht von einer Kaste in die höhere Kaste wechseln wollen. Więc nie masz takiej możliwości, żeby przejść powiedzmy z tego niższego poziomu, z niższej kasty w wyższy. Und die höheren Kasten haben natürlich mehr Macht in der Politik, haben die besseren wirtschaftlichen Positionen und so weiter. A ci, którzy są z tych wyższych kast, oczywiście są wyżej w polityce, są bardziej wpływowi, więcej pieniędzy i tak dalej. So. Jetzt denk mal, was das bedeutet. I teraz pomyśl sobie, co to znaczy. Das bedeutet, ich bin zum Beispiel Taxifahrer. Wyobraźcie sobie, że ja jestem teraz taksówkarzem. Und ich kann überhaupt nichts anderes Besseres wirklich werden. I nie mam możliwości przez całe moje życie, żeby czynić jakiś inny zawód. Ja, es ist mein Schicksal, da wo ich bin, auch zu bleiben. Jest to, można powiedzieć, moim losem, pozostać w tej dziedzinie. Das heißt, dieses Denken ist natürlich eine Bremse für jede wirtschaftliche Entwicklung. I taki sposób myślenia jest hamulcem dla całej narodowości, na jakikolwiek rozwój, nawet ekonomiczny. Also wenn jemand ein Bettler in der Straße ist, dann ist das, weil im Leben davor, in seinem letzten Leben, irgendwie nicht richtig gelebt hat. Und deswegen ist jetzt in dieser Situation.
sytuacji. Więc jeśli ktoś jest żebrakiem, to wiara mówi, że jest on żebrakiem, bo w życiu poprzednim, przed reinkarnacją, po prostu coś nazbroił, że stał się w następnym życiu jednym żebrakiem. Und wenn jetzt schön zufrieden ist damit, jeśli on teraz będzie grzeczny i zadowolony w swoim stanie, dann wird vielleicht im nächsten, bei der nächsten Reinkarnation in einer höheren Kaste geboren. To być może po następnej reinkarnacji urodzi się w wyższej kaście. Und deswegen wollen wir uns nicht darüber beschweren, was passiert ist, das ist alles okay. I dlatego nie chcemy narzekać, co to tu jest dookoła nas, tak musi po prostu być, tak ludzie mówią. Ja, und dieses Denken ist natürlich total satanisch, es ist ein... A taki sposób myślenia, żeby trwać w takim gnoju, jest po prostu myśl, że szatańska. Wenn die Menschen in diesem Elend hält, in diesem Denken. Który chce, aby ludzi trzymać po prostu w tej nędzy, tak, zwiedzić. Ile jest kast? Es gibt sehr viele, aber hunderte vermutlich, aber es gibt so 10 hauptsächliche Kasten. Prawdopodobnie jest ich kilkaset, ale takich głównych jest 10. Da hörst du auch immer wieder andere różne teorie na ten temat. Theorien, aber man kann an den Nachnamen erkennen, welcher Kaste man ist. Ale po nazwisku nawet można poznać, do jakiej Kasten ktoś należy. Ja. Zum Beispiel, wenn einer aus der hohen Kaste ein Grundstück verkaufen will. Jeśli ktoś z wyższej kasty chce sprzedać swoją działkę. Und einer aus der tieferen Kaste will das Grundstück kaufen. Jeśli ktoś z niższej kasty chce kupić tą działkę. Dann werden die nie zusammen sprechen und einen Vertrag machen. To oni nigdy bezpośrednio nie rozmawiają ze sobą i zawierają umowę. Dann geht das so. Po prostu działają tak. Eines Tages kommt der Friseur. Der Friseur kommt zu dem Reichen und schneidet ihm die Haare. Pewnego dnia fryzjer spotyka się z tym bogaczem i obcina mu włosy. Wenn er die Haare schneidet, sagt der Friseur, sagt der Reiche, ich denke drüber nach, mein Grundstück zu verkaufen. I podczas tego szczerzenia bogacz mówi do fryzjera, słuchaj, akurat rozmyślam nad tym, żeby sprzedać swoją działkę. Dann geht der Friseur zu dem anderen. Tam fryzjer idzie do tego biedniejszego. Und während die Haare schneidet, sagt er, weißt du was? Der Reiche will sein Grundstück verkaufen. Podczas ścinania jego włosów, wiesz co, ten bogacz chce sprzedać swoją działkę. Dann sagt der Arme, ich wäre interessiert, das zu kaufen. I potem mówi ten biedniejszy, ja jestem zainteresowany, kupić tą działkę. Jetzt müssen erstmal wieder die Haare wachsen von dem anderen. Teraz te włosy tego bogacza muszą to rosnąć. Geht alles sehr langsam. Wszystko bardzo powoli, wszystko w Chinach. Und dann wieder, der Arme, der will das vielleicht kaufen. I później przy następnej okazji mówi, ten biedni chce kupić tą działkę. Ja, ich denke an, ich weiß nicht, 500.000. Ja myślę, że być może zapłaci 500 000. Alles über einen Mittelsmann. Zawsze za pomocą pośrednika. Ja. Es ist mega kompliziert. Jest strasznie skomplikowane życie w Indiach. Ja. Unglaublich kompliziert. Okay. Preis den Herrn für das Evangelium. Sławcie Pana za Ewangelię. Weil uns das Evangelium auch so viel. Auch das ganze Wirtschaftliche, was wir genießen, das uns zum Mut geht, ist auch wegen dem Evangelium. Bo wiecie, to, że my się mamy w naszym charakter dobrze, zawdzięczamy tylko i wyłącznie Ewangelii. I to przez wiele lat dla naszych krajów. Okej, was ist das hier oben? Co to jest tu na górze? Mam pytanie. Mam pytanie. Mówcie. Kokos. Kokos. Nie. Nie. Nie, właśnie to nie jest kokos. Das sind Kochtöpfe. Das sind Garnki. Ja, und sie schneiden hier die Zweige ab und dann läuft der Saft dabei. Und der Saft, der macht dann eine Art Wein, so eine Art Palmwein. I ścinając gałęzie, wycieka sok. I oni zbierają go w tych dzbanach i z tego soku powstaje wino. Und unten am Baum warten die Alkoholiker morgens um 7 Uhr. A na dole, pod drzewem, czekają alkoholicy. Ja. Z rana o 7. Sehr traurig. Bardzo smutny obraz. Die Frauen waschen so die Wäsche. Die Wäsche wird ungefähr jedes Wäschestück 30 Mal auf so einen Stein geschlagen. W ten sposób bierze się pranie. Po prostu tłucze się dany materiał o te kamienie kilka razy. Es ist eine gefährliche Arbeit, weil sie nicht schwimmen können. Jest to bardzo niebezpieczna praca, ponieważ one nie potrafią pływać. Und wenn man diese Saris, die sie anhaben, das sind 6 bis 8 Meter Stoff. I kiedy popatrzycie na szaty, które one noszą, takie zawinięte szaty, to one składają się z materiału o długości 6 metrów. Oh,
taki materiał jest to. Ale jeśli wpadniesz do wody z taką ilością materiału, stajesz się bardzo ciężkie, nie potrafisz pływać, topisz się. Bardzo często się to dzieje. Mężczyźni i kobiety pracują na polach wspólnie. Das sind Cashews, Cashewkerne. To są... Nerkowce. Nerkowce, może. Nerkowce, ja. Ich habe noch ein bisschen Text, ganz kurz mal gucken, was ein bisschen schärfer kriegt. Ja. Ist ein bisschen besser vielleicht? Ein bisschen weniger? Ja. So? Ja, so ungefähr, ja. Okay. Cashews. Kinder auch dabei, sehr harte Arbeit. Bardzo jest to ciężka praca, dzieci tam pracują. Ja, gegessen wird mit den Händen, mit der rechten Hand. Je się rękoma, prawą ręką dokładnie. Mit der rechten Hand. Prawą ręką. Dieser Tee enthält sehr viel Zucker. W tej herbacie jest bardzo duża ilość cukru. Deswegen sind auch sehr viele Diabetes krank. Dlatego w Indiach jest wiele ludzi cierpiących na cukrzycę. Das Essen ist sehr schmackhaft. Jedzenie jest bardzo smaczne. Und sehr scharf, chili. I bardzo ostre. Chętnie używają chili. Chili Bohr. Ja. Als wir anfingen, die Häuser zu bauen, mussten wir erstmal unseren Boden ungefähr einen Meter anheben. Zaczynając budowę naszych domów, musieliśmy podnieść grunt naszej działki o metr. Dazu haben wir ungefähr 100 Traktorladungen Erde. Około 100 przyczep traktorów pełnych ziemi musieliśmy przynieść. Ständig sind die Traktoren eingesunken und mussten wieder rausgeholt werden. Ciągle traktory, można powiedzieć, zapadały w dziurach, musieliśmy je wyciągać. Weil wenn es regnet, dann sieht das so aus. Bo kiedy spada deszcz, wszystko wygląda tak. Ja. Also so sah es aus, als wir angekommen sind. Tak wyglądało, kiedy tam przyjechaliśmy. Wir hatten 12 Kinder dabei. Mieliśmy ze sobą 12 dzieci. Und es war eine totale Baustelle. I było nic innego tam jak po prostu budowa. Und die ersten Monate hatten wir ständig Arbeiter im Haus mit Maschinen, mit Schleifmaschinen, unglaublichen Krach und... Pierwsze miesiące ciągle mieliśmy pracowników na budowie, tnęli maszynami, niesamowity hałas. Ja. Und die Kinder waren ständig krank, weil sie auch diese ganzen Maschen gespielt haben und haben dadurch alle möglichen... Dzieci ciągle nam chorowały, bo bawiły się w tym bagnie i po prostu zarazkami się zarażały. Ja. Das ist ein Power Cut, ein Strom. To jest sytuacja zaniku prądu. Also es passiert mehrmals, ciągle, kilka razy na dzień. Aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Ale bardzo szybko się przyzwyczajamy. Wir unterrichten die Kinder zu Hause. Uczymy nasze dzieci w domu za pomocą homeschoolingu. Sport. I dlatego musimy z nimi po prostu, żeby były w ruchu, ćwiczyć, robić WF. Und den Kindern geht's aber sehr, sehr gut. Es klappt also sehr, sehr gut. Ale możemy powiedzieć, że dzieci mają się bardzo dobrze, bardzo się dobrze czują ludzie. Wir haben ein paar Schwestern, die kommen und helfen uns. Jede Familie, ja meistens eine oder insgesamt also meistens ein, zwei oder drei Schwestern da. Co jakiś czas odwiedzają nas młode siostry z Europy, ze Stanów, które pomagają nam w rodzinach. Po jednej, po dwie na rodziny. Die uns dann helfen, auf die Kinder aufzupassen und... Pomagają nam uważać na dzieci, uczyć je homeschoolingu. Schule zu machen und die auch dann manchmal in den Kinderheim mithelfen können, da so biblischen Unterricht machen. I one też potem pomagają w tym sierocińcu, w tej szkole, żeby po prostu prowadzić lekcje dla dzieci w Linie. Aber ohne Schwestern, die uns auch dabei helfen, könnten unsere Frauen kein Telugu lernen. I bez pomocy tych młodych sióstr nasze żony nie byłyby w stanie czasowo nauczyć się język ruchu. Ja, to sind wir wirklich sehr dankbar, wenn der Herr das aufs Herz legt. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni, jeśli Pan siostrom kładzie na serce przyjechać i nam pomóc.
Schwestern kommen zwischen 3 Wochen und 3 Monaten, manchmal auch länger, manchmal 6 Monate. Przyjeżdżają na różną długość czasu, nieraz na 3 tygodnie, albo aż do 3 miesięcy na to przyjeżdżają na sobie. Ja, hier nehmen wir den Bus und fahren nach zum Strand. Tu wzięliśmy bus pewnego dnia i pojechaliśmy na plażę. La plage ist sehr schön. Jest bardzo ładnie na plaży. Man ist da nämlich mal allein als Familie. Bo są to bardzo rzadkie okazje, gdzie jesteśmy na chwilę sami z rodziną. Sonst sind nämlich immer überall Kinder um einen herum. Wenn man rausgeht aus dem Grundstück, sind sofort. Bo w życiu takim codziennym cały czas mamy ludzi wokół siebie. Oni cały czas dookoła nas stoją. Aber das ist meistens eine schöne Zeit. Ale to są bardzo miłe chwile. Wir haben damit nichts zu tun, ne? Dass die hier verändert liegt. Die lag schon vorher da. To nie jest nasza wina, że ona tutaj leży. Sama tutaj dotarła. Ja. Ja. Abends kommen dann Kinder rüber und haben irgendwelche Probleme, sich verletzt oder haben irgendwelche. Wieczorem jest już późno, to przychodzą dzieci ze szkoły, mają jakieś problemy, jakieś rany, wypadki, musimy im pomóc. Ja. Wir machen Spiele mit den Kindern, manchmal mit den weißen Kindern auch. Gramy nieraz dzieci, też z dziećmi z sierocińca. Okay, jetzt kommen wir zum Hinduismus. A teraz chciałbym powiedzieć parę słów do hinduizmu. Das ist natürlich Ton, Stein und Gips und Farbe. To zbudowane jest z kamienia, z marmuru, z gipsu i pomalowane. Aber hinter diesen Götzen verstecken sich natürlich der Dämon. Ale za tymi bożkami kryją się po prostu demony. Und von dem, was wir im Neuen Testament lesen, dass der Jesus Dämonen ausgetrieben hat und seine Jünger auch, das ist eine absolute Realität in Indien. I o tym, że czytamy sobie Bożym, jak Pan wypędzał demony, to po prostu obecność takich zjawisk, że ludzie są opętani, pełni demonów, jest to codzienny widoczny. Wir haben einmal an einer Stelle evangelisiert. Pewnego dnia głosiliśmy Ewangelię w jednej miejscowości. Und dann sind wir nach Hause gefahren. I pojechaliśmy do domu po tej ewangelizacji. Und danach hat ein indischer Bruder weitergesprochen. A za po nas pewien brat z Indii głosił dalej. Und dann hat eine Frau, ein Mädchen, ist auf den Boden gefallen und hat angefangen auf dem Boden wie wild rumzuschreien, rumzuschlagen. I kiedy on mówił, to młoda dziewczyna nagle upadła na twarz i po prostu się tarzała, krzyczała jak szalona. Und dann ist der Bruder dahin gegangen und er hat gemerkt, die ist vom Dämon besetzt. I brat do niej podszedł i zauważył, że ona jest opętana. Und er hat den Dämon angesprochen. I można powiedzieć, jakby zwrócił się do tego demona. Und er hat gesagt, wie heißt du? Powiedział do niej, jak się nazywasz? Und dann hat die Stimme geantwortet aus dem Körper von diesem Mädchen raus. I wtedy on usłyszał głos, jakby z ciała tej dziewczyny. Und der Dämon hat seinen Namen gesagt. I demon powiedział swoje imię. Und er hat gesagt, ich bin in dem Wald, ich wohne in dem Wald da drüben. I powiedział, mieszkam w lesie. Und er hat gesagt, ich habe letztes Jahr habe ich einen Jungen geholt hier aus dem Waisenheim. I powiedział, że rok temu wziąłem z tą kradną chłopca z sierocińca. Und die Leute drumherum standen und haben gesagt, ja, es hat sich ein Junge umgebracht. I ludzie wokół niego potwierdzili tak rok temu zabrał sobie życie młodego. Und dann hat dieser Mann, dieser Bruder, der hat dem Dämon gesagt, im Namen Jesus Christus, ich sage dir, geh raus. I ten brat po prostu wziął się na odwagę i powiedział, w imię Jezusa, każe ci wyjść z niego. Und dann ist der Dämon ausgefahren. I demon opuścił tę dziewczynkę. Und das Mädchen hat sich später bekehrt. I ta dziewczynka nawróciła się. Und sie hat später gesagt, ich habe ein Amulett um den Hals. I później nam się przyznała, że mam amulet na szyi. Und als ich die Botschaft hörte, wollte ich mir das abreißen. I kiedy usłyszałam to, co on głosił, Ewangelię, to chciałam zerwać sobie ten amulet. Wo sie das abreißen wollte, hat der Dämon sie gerissen zu Boden. I kiedy ona chciała to uczynić, to w tym momencie demon zmusił, żeby się tak zaczął, że tak zaczął szaleć. Bevor ich nach Indien kam, habe ich nie gedacht, dass sowas gibt. Zanim dojechałem do Indii, nie wierzyłem w to, że istnieje. Ich habe von meinem Vater Geschichten auch gehört von Afrika. Słyszałem od mojego ojca historie z Afryki, podobne historie. Wo sowas passiert auch. Gdzie takie rzeczy się dzieją. Während der Predigt, podczas głoszenia, eine Frau, die plötzlich schreit auf dem Stuhl steht und schreit, das ist mein Haus, das ist mein Haus, das ist mein Haus. Aber eine Stimme, eine ganz stimme. Gdzie nagle podczas głoszenia jakaś kobieta staje na stołu i krzyczy, bo to jest mój dom, ale głos brzmi jakby nie jej. Ja.
Sie erinnern sich nachher an gar nichts. I one, te osoby, nie przypominają sobie w ogóle, że coś takiego robiłem. Das ist in Indien, ist das noch ziemlich weit verbreitet. W Indiach dzieje się to bardzo często. Ja. Die Macht des Bösen. Jest to istniejąca moc złego. Aber im Namen Jesu Christi, wenn uns das passiert, haben wir die Autorität, diesen Dämon auszutreiben. Ale z autorytetem Bożym mamy zadanie, żeby powiedzieć temu demonowi, wyjdź. Nur dieser Mann, der mir das erzählt hat, der zitterte, als er mir das erzählte. Ale ten brat, który głosił, z drżeniem opowiadał tę historię. Ja. On się trzasł. Es ist nichts, was einem Freude macht oder was man machen kann. Ich bin dankbar, dass ich es noch nie erlebt habe. Musicie wiedzieć, że to nie jest żadna radość, nic coś takiego. Ja jestem wdzięczny, że jeszcze nie przeżyłem taką sytuację. Aber den Brüdern da hinten passiert das. Ale bracia, to jest wszystkim z kocami, z samym. Deswegen müssen wir uns bewusst sein, wir sind umgeben von einer geistlichen Welt. Chciałbym wam tylko uświadomić, że istnieje świat złych duchów, który otacza nas. Und das ist nicht nur in Indien so, das ist auch in Polen so. To nie jest tylko w Indiach, to jest też i w Polsce. Wir haben einen geistlichen Kampf zu kämpfen. My mamy zadanie od Pana walczyć, toczyć duchowy bój. Und es gibt einige auch Dämonen, gegen die kann man gar nichts, außer mit Gebet und Fasten, mit viel Gebet und Fasten. I są demony, przeciwko którym nie możemy nic uczynić, tylko modlić się i pościć. Hindus haben einen Punkt auf der Stirn. Hinduiści noszą taką kropeczkę czerwoną na czole. Das bedeutet, sie haben heute Morgen frisch, sie haben angebetet und dann machen sie mal einen Punkt hier drauf. To oznacza, że z rana tego dnia dopiero co uwielbiali swoich bożków i wtedy zaznaczają tą kropeczkę na czole. Aber der Mann, was hat bekommen hier? Ale ten człowiek co otrzymał w ręce trzyma? Szczere? Ja. Szczere złoto. Szczere złoto, Vielleicht sehen wir den im Himmel. Może zobaczymy go kiedyś w niebie. Aber dann hat keinen Punkt mehr. Ale wtedy on nie będzie miał szkodkę na czole. Wie wunderbar wäre das. Jak cudowne by to było. Hier ist ein Hindu-Tempel, ein kleiner. Tu jest świątynia hinduistyczna. Nie wszyscy wiedzą, co to jest szczere złoto. Ich alle wissen, was das ist, echt das Gold. Ach, sorry, ja. Das ist hier. So. To jest szczere złoto, jest to traktacik z resetami. Ja? Szczere złoto. Sehr gut. Bardzo dobrze. Ja, diese Frau beten gerade an. Ta kobieta, którą tu widzicie, ona w tym momencie oddaje cześć Bożką. Ja, das ist ein Gott, der heißt Ganesh, ein Elefant. Wie heißt der? Ganesh. To jest Boże tutaj na tej przyczepie. Jest to słoń w kształcie słonia i nazywa się Ganesh. Sie fahren ihn dann mit unglaublich lautem Lärm, fahren sie in den Dorf rum und betrinken sich dabei und schmeißen sich. No, oni wożą te Bożki przez wiochę z niesamowitym hukiem i po prostu opijają się. Mam pytanie. An die Kinder. Pytanie do dzieci. An die Kinder. Was macht der Junge da? Co ten chłopak czyni? Weißt du, was der macht? Wiesz, co on robi? Erinnert mich das an was? Was macht der? Przypomina wam to coś? Andere Kinder? Inne dzieci może? Was macht der? Ihr wisst ja, ihr versteht ja Deutsch, ihr zwei. Wy rozumiecie po niemiecku. Co on robi? Was macht der? Was glaubt ihr? Maluje po drzwiach. Der malt die Türpfosten. Der malt die Türpfosten an. Warum malt er denn die Türpfosten? Dlaczego on maluje po drzwiach? Nee, ja, das schützt vor etwas. Ja. Tak, to chroni przed czymś. Das schützt vor etwas, ja. Wovor schützt das denn? Ale przed czym to chroni? Druga Mojżeszowa 12. Zweite Mose 12. Tak, dokładnie. Wir erklären den Kindern, tłumaczymy za pomocą takich, można powiedzieć, zabaw. Oft so plastisch muss man ihm das erklären, mit viel Beispiel. Z przykładami. Historie z nimi. Und wir erklären ihm da das Passa. I tłumaczymy im, co to jest Pascha. Dass Gott ein Gericht angekündigt hatte. Że Bóg wtedy zapowiedział sąd. Und ihm gesagt hatte, wenn ihr
ein Lamm schlachtet und das Blut an den Türpfosten tut, dann wird das Gericht der Tod nicht in euer Haus kommen. Mówiąc im, że kiedy nastawicie od drzwia krwią baranka, to sąd was ominie. Und so kündigt er auch für diese Welt ein Gericht an. I tak samo Bóg zapowiada sąd temu światu. Aber wir haben heute müssen wir uns nicht ein Lamm kaufen und das schlachten. Ale my dzisiaj nie musimy sobie kupić baranka i zabić go. Denn Gott hat auch schon ein Lamm gegeben. Bo Bóg dał baranka. Und dieses Lamm ist der Herr Jesus, das Lamm Gottes, welches die Sünde bekommt. Ten baranek to jest Pan Jezus. On stał się baranek. Das ist so, das ist einfach wunderbar. Die Hindus, die, wenn die das hören und verstehen, das ist einfach wunderbar. Wiecie, to jest czymś cudownym. Jeśli hinduiści słyszą te słowa, to po prostu jest to cudowna wieść. Ja. Das ist eine sehr traurige und sehr schöne Arbeit. To jest równocześnie bardzo smutna, ale też piękna praca. Diese Kinder sind von Geburt an HIV infiziert. Te dzieci są zarażone HIV-em. Das heißt, sie leben keins von denen wird normalerweise älter als 15 Jahre. To oznacza, że żadno z nich nie dożyje więcej niż maksymum 15 lat. Aber sie hören das Evangelium und viele von ihnen bekehren. Ale wiecie, wielu z nich słyszy Ewangelię i odwraca się. Das ist der Bunny. To jest chłopczyk Bunny. Bunny, der ist schon in der Herrlichkeit. On już jest Pan. Es ist sehr bewegend, wenn man vor Kindern ist, die sind 8 oder 10 Jahre alt und man weiß, in einem Jahr, vielleicht in 2 Jahren sind sie da, worüber ich jetzt spreche, da sind die da. Jest to bardzo poruszająca rzecz, mówiąc do dzieci, wiedząc, że za rok one będą tam, na tym miejscu, o którym ja interesuję. Das ist Rakesh. To jest chłopiec Rakesh. Rakesh. Rakesh hatte auch HIV. Rakesh też był zarażony HIV-em. Und er wurde dann zur Weihnachten, wollte in sein Dorf gehen, seine Eltern waren schon gestorben. I w czasie Wielkanocnie, w czasie Bożego Narodzenia chciał odwiedzić wioskę, skąd pochodził, jego rodzica, ale on już z nami. Und die Leute vom Dorf haben gesagt, nein, du kannst nicht mehr hier reinkommen, du hast HIV, wir wollen dich nicht mehr bleiben, rausbleiben. I mieszkańcy tej wioski powiedzieli, nie, ty nie masz tutaj wstępu, ty jesteś zarażony HIV-em, proszę zostać na zewnątrz. Und so war er an Weihnachten auf der Straße, er wusste nicht wohin. I tak w czasie Bożego Narodzenia spędził na ulicy, nie wiedział, dokąd pójść. Und dann ist er zu einem Bruder gegangen. Poszedł do brata pewnego. Und hat gesagt, kann ich denn bei dir bleiben? I zapytał go, czy mogę u ciebie zostać? Das war natürlich im Dezember und dann ist er da geblieben für ein paar Tage. To było w grudniu, bo został u niego przez kilka dni. Und dann ist er am 19. Januar, also noch nicht mal einen Monat später, ist er gestorben. I miesiąc później zmarł. Der war auch gläubig. On był wierzący. Und er sieht in seinen Augen, sieht er jetzt in den Jesus. I tymi oczyma już patrzy na Pana Jezusa. Ja. Schon seit jetzt 4 Jahre oder was. Od 4 lat. Und das hat diesen Bruder so bewegt, dass er ein Waisenhaus gegründet hat für diese Kinder. I to tak poruszyło tego brata, że zbudował sierocińca. Ja. Könnt auch für diese Arbeit beten. Możecie się modlić za tę pracę. Es will keiner für diese Kinder arbeiten. Man findet kein Personal, nur selbst Erwachsene, die HIV selbst haben. Wie macht das? Nie znajdujemy pracowników, którzy byliby chętni pracować w tej dziedzinie, tylko dorośli, którzy sami są narażeni HIV-em. Das heißt natürlich aber auch, dass diese dann irgendwann sterben, recht schnell sterben auch. Ale oznacza to, że oni sami też szybko odejdą. Das heißt, wenn man die ausbildet, dann weiß man, in 3 Jahren sind die sowieso gestorben. I kiedy ich szkolimy do tej pracy, to wiemy, że za 3 lata musimy nowe osoby szkolić, bo one odejdą. Ja. Warum finden sich keine Christen? I teraz zadaję pytanie, dlaczego nie znajdujemy chrześcijan, die diese Arbeit machen. Den Kindern richtig zu essen geben, ihnen das Evangelium sagen. Nakarmić tych dzieci, opowiedzieć im Panu Jezusie wszystko. So ungefähr die Hälfte der Bevölkerung in Indien ist unter 25 Jahre. Około połowy ludności, tych 1,4 miliard, jest poniżej 25 lat wieku.
Das ist die Sprache. Taki jest język, taki wygląda język. Ja, ganz kurz dazu, ja? Also alles neue Laute. To są zupełnie nowe samogłoski. Und ihr seht, das ist K. To jest litera nasza K. Das ist K. A to jest K, to jest K i H. Ja. Es sieht aber ganz anders aus, oder? Ale wygląda zupełnie inaczej, prawda? Das ist G. To jest litera G. Das ist G. A to jest litera G. Dann gibt es Laute, die können wir gar nicht machen. Dodatkowo istnieją głoski. Głoski, których nawet nie jesteśmy w stanie wypowiadać. Zum Beispiel? Na przykład? Pardu. 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 Wow. Sehr gut. Welcome to India. Pardu heißt die Zunge Retroflex Cerebral. Retroflex means you have to, die Zunge muss so zurückgehen. Żeby wypowiedzieć taki głosek, musisz obrócić język do tyłu. Retroflex. Und dann Cerebral. Cerebral ist Gehirn. Also nach oben, gegen den Gaumen, zum Gehirn. I przycisnąć go od dołu w górę pod podniebienie. Pardon. Pardon. Und viele andere solcher Späße. Wiele takich żartów. Aber es geht vorwärts. Das ist eigentlich auch schon. Ale posunamy się do przodu i można by powiedzieć, że jest to taki bardzo ładny język. Es gibt noch 56 Zeichen. Istnieje w sumie 65 znaków. Die sich dann zu diesen ganzen Zeichen zusammensetzen. Które składają się później w sumie w te znaki, które widzicie. Ja. Ich habe auch hier. Das lasse ich mal rumgehen. Chciałbym tutaj puścić między Was takie tabeczki. Możecie sobie obejrzeć po kolei. Ihr könnt einfach mal rumgehen lassen, mal gucken. Możecie je podawać dalej i zobaczyć, jak to wygląda. Dann seht ihr diese. Ja, wir bekommen Besuch, junge Leute, die kommen, die Dienstarbeit machen wollen. Regularnie odwiedzają nas młodzi ludzie, którzy z nami studiują słowo Boże. Sehr viele haben studiert, bekommen keine Arbeit und hängen einfach nur rum. Wielu z nich studiowało, ale nie dostają pracy i po prostu tak marnują jakby czas. Und wenn man ihnen anbietet, komm, wir machen Bibelarbeit zusammen, kommen die auch gerne. I kiedy oferujemy im chodźcie, będziemy razem studiowali słowo Boże, to chętnie przyjmują ofertę. Hier gehen wir in ein Dorf zu einem Stamm, Jenadis. Pojechaliśmy tutaj do pewnego plemienia, Jenadis się nazywa. Jenadis, genau. Wir bringen Klamotten und ein bisschen was zu essen, dann auch das Evangelium. Przywieźliśmy im brania, żywność, z okazji tego też głosimy Ewangelię. Das ist Straßenpredigt. Tak wygląda głoszenie Ewangelii na ulicy. Also man geht einfach irgendwo in ein Viertel. Po prostu idziemy do pewnej wioski. Man bereitet eine 10 Meter lange Plane aus oder 5 Meter lange Plane. Rozkładamy plandekę 5-metrową na podłodze. Und dann nimmt man eine Gitarre und man läuft die Straße runter und man singt ein bisschen. Bierzemy gitarę, zaczynamy grać, śpiewać, biegamy w tej lewce na ulicy. Man wird normalerweise sofort in die Häuser auch eingeladen, kommen Sie rein, hier sind Kranke. Od razu ludzie nas zapraszają, to chodźcie, tutaj są chorzy, wejdźcie do środka. Es kranker muss dafür beten. Trzeba się modlić za tym chorym. Und so weiter geht man rein, hallo, okay, kommt gleich und danach. I od razu przy tej okazji zapraszamy. Na einer halben Stunde sitzen da ungefähr 30-40. Pół godziny później, po naszym rozpoczęciu siedzi tu 40-50 osób i słuchają. Und die gehören anderthalb Stunden oder eine. Oni siedzą tam półtorej godziny i uważnie słuchają Ewangelii. Also die Türen fürs Evangelium sind sperrangeweit offen. Mogę wam powiedzieć, że drzwi są bardziej niż otwarte na Ewangelii w tym kraju. Oder es kommen Leute bei uns auf das Grundstück, die haben dann Probleme, Rheuma, Arthritis oder Wunden oder irgendwas. Przychodzą ludzie z chorzeniami reumatycznymi, innymi chorobami. Ich bin natürlich kein Arzt, aber man schmiert ihnen dann irgendwas da dran und es hilft auch ein bisschen, aber... Ja, nie jestem lekarzem, ale coś tam smarujemy na te kolana i jakoś pomoże. Aber es wäre natürlich viel besser, wenn man Arzt wäre. Ale byłoby to bardzo pomocne, jeśli
bylibyśmy lekarzami. Nur darf man nicht ohne die indische Erlaubnis, darf man auch gar nicht viel mehr machen. Ale bez pozwolenia konkretnego z Indii nie można działać po prostu w tym kierunku. Wir haben gegenüber eine Klinik, so Klinik, das ist ein, so ein kleines Lazarett, muss man sagen, so ein kleines Krankenhaus. Ja. Ganz kleines Krankenhaus, ja. Naprzeciwko nas jest taki no, szpital, można powiedzieć, ale to nie są warunki szpitala, taki bardziej no, obóz dla chorych, trzeba by powiedzieć. Aber leider haben wir da keine wirklich Krankenschwester, noch keinen Arzt, der da wirklich da das animiert. Ale nie ma tam żadnej pielęgniarki, lekarza, to by mógł pomóc. Also wenn es... Ja. Der kam vorbei, der hatte eine Platzwunde am Kopf und war auch ziemlich betrunken. Ten przyszedł do nas, był nieźle napity, miał po prostu pęknięte, pęknięte czoło. Er wurde dann in diesem kleinen Krankenhaus genäht. I w tym szpitalu po prostu go zaszywali, albo szyli. Hier kommt 50.000 Cherry. So. I tu dostaliśmy towar 10.000 sztuk szczerego złota. Ja, das war sehr schön. To było bardzo piękne. Die werden auch gern genommen. Bo ludzie chętnie biorą to szczere złoto. Also ich habe in 4 Jahren vielleicht 2 oder 3 Mal erlebt, dass man mir ein Traktat abgelehnt hat. W ciągu 4 lat, przy tej ilości rozdanych szczerych złot, doświadczyłem może 3 albo 4 razy, że ktoś mi oddał szczere złoto. Zawsze nie biorą. Jungen Konferenz? Pytanie. Czy nie spotyka się to z wrogością złożenia Ewangelii ze strony jakichś tam władz albo jakichś ludów religijnych? Trefft ihr nicht auf Feindschaft von Seiten der Regierung oder so beim Verteilen der Evangelien? Also, es ist so, die Straßenpredigt muss in christlichen Vierteln sein. Nach christlichen Vierteln. Jest tak, że to głoszenie na ulicach musi się odbywać w rzekomo chrześcijańskich dzielnicach. Wenn man das in einem Hindu-Viertel macht, muss man einen Hindu kennen, der einen einlädt. Jeśli chcesz to czynić w dzielnicach hinduistycznych, musisz znać Hindusa, który cię zaprosi. Wenn man das nicht macht, dann kann man wirklich Schwierigkeiten kriegen. Jeśli to nie uczynisz, to rzeczywiście możesz spotkać się z trudnościami. Ja. Die Regierung hat jetzt angefangen, immer mehr ist immer die Tür immer mehr zuzumachen für uns. A teraz bardzo aktualnie jest tak, że rząd hinduski bardzo zaczyna zamykać drzwi. Ja. Teraz w tym momencie, w tych dniach. Ist eine radikale hinduistische Regierung. Nastał bardzo radykalny rząd hinduistyczny. Und sie wollen alles, auch Missionare und alles raus. I ich celem jest, żeby tak naprawdę wygonić wszystkich nawet misjonarzy z kraju. Die indische Regierung hat 11.000 Organisationen geschlossen. Już teraz rząd zamknął 11.000 organizacji chrześcijańskich. Die Geld vom Westen bekommen. Które otrzymują pieniądze z Zachodu. Geschlossen, das heißt, sie dürfen kein Geld mehr bekommen. Więc zamknęli, powiedzieli, że nie mogą już otrzymać pieniędzy. 11.000 organizacji. Eine Organisation heißt Compassion. Jedna z takich organizacji nazywa się Compassion. Die brachte jedes Jahr 45 Millionen US-Dollar in das Land an Hilfe. Ona co roku pomocy wnosiła około 45 milionów dolarów. Sie hatten 250.000 jako pomocy. 250.000 Kinder als Patenkinder als Unterstützung. Za pomocą tych pieniędzy wspomagali 250.000 dzieci takich przybranych. Schluss, fertig. Zakończyło się to. Der amerikanische Außenminister John Kerry hat versucht, dass das noch weitergehen kann, nichts. Amerykański minister spraw zagranicznych John Kerry się angażował w tej sprawie, żeby to jakoś zatrzymać się udało się. Ja. Und unsere Schule, wir haben einen Arbeitsvertrag mit der Schule pro forma. My zawarliśmy taki, że no, taki pro forma, taką pro formę, umowę o pracę z tą szkołą, tam gdzie pracujemy. Und es könnte sehr gut sein, dass auch diese Organisation verboten wird. Ale może się stać, że też tą organizację zabronią. Das würde für uns dann heißen, mission over. To by dla nas ewentualnie oznaczało koniec misji. Deswegen müssen wir, das ist vielleicht das Wichtigste von diesen Tagen, mitnehmen, lasst uns beten, dass in Indien die Tür offen bleibt, das Evangelium. Może jest to najważniejszą rzeczą, którą dzisiaj zapamiętacie. Musicie zapamiętać, żeby się modlić, żeby drzwi zostały otwarte w tym kraju.
kraju, na Ewangelię. Also, Literatur wird immer sehr gerne mitgenommen. Więc, jeśli chodzi o literaturę, bardzo chętnie jest brana, wzięta w tym kraju. Die nehmen die Literatur gerne mit. Chętnie biorą tą literaturę. Und die tragen die nach Hause. Biorą ją do domu. Und dann legen die zu Hause aufs Regal. Kładą ją na półce w domu. Und dann kommt dann auch eine Staubschicht. I po czasie zbiera się ładna warstwa pyłu na tej literaturze. Lest die Literatur hier, lest die auch. Pytanie do was, czy wy regularnie czytacie literaturę? Ist so wichtig. Ist so ważną rzeczą. Wenn man sich nicht selbst Bibelstudium wirklich macht. Jeśli sam nie nauczysz się studiować Biblię regularnie. Dann ist man wie ein kleines Kind immer davon abhängig, dass einem andere Leute den Löffel in den Mund tun. To będziesz przez całe życie jak małe dzieciątko zależne od tego, że ktoś inny wprowadza ci rzeczki pokarmu do tego. Und dann wächst man geistig selbst überhaupt nicht. I sam nie wzrastasz duchowo. Deswegen. Dlatego czytaj. Ich ermutige euch wirklich zum persönlichen Bibelstudium. Zachęcam was do osobistego studiowania Słowa Bożego. Hausbesuche. Często odwiedzamy domy. Man kann überall hingehen, kurz Gebet, Bibelstelle und zum nächsten Haus. Wszędzie można iść, wszędzie są otwarte drzwi, można kogoś pomodlić, iść dalej do następnego domu. Ist auch was vernachlässigt wird, Hausbesuche. Wo? Da. Ja, da, hier vielleicht auch. Jest to rzeczą, którą też w naszych krajach to bardzo brakuje, mianowicie taka służba pasterska po domach. Auch in Deutschland passiert das überhaupt nicht mehr, Hausbesuche. Też i w Niemczech nie ma już takich służb, ale jest dwa. Ja. Gehen Sie zu Gläubigen oder Ungläubigen? Gläubigen, Hausbesuche. Aber jetzt ist man zum Beispiel hier. Ale tu na przykład jesteśmy teraz. Und hier wohnt jetzt namens Christ. I tu obok mieszka człowiek o nazwie chrześcijan. Und der Mann ist Hindu. Ale jest tak naprawdę hinduistą. Und die Frau geht zu den Pfingstern. A żona chodzi do zielonoświątkowców. Und sie ist aber noch nicht gläubig. Ale nie jest wierzącą. Und ihr Sohn ist krank. I syn jest chory. Und dann sagt sie plötzlich, kommt auch zu mir, betet für meinen Sohn. I nagle ona widząc nas mówi, chodźcie do nas do domu też, pomódlcie się za naszym synem. Dann gehen wir hin und wir beten für den Sohn. Idziemy i modlimy się za tym synem. Wir sagen ihr natürlich auch, wir können ihn jetzt nicht heilen. My nie mamy mocy, żeby ją uzdrowić. Aber wir lesen noch Bibelvers oder wir sagen kurz das Evangelium. Ale czytamy z nią przy okazji wiersz z Biblii, głosimy jej Ewangelię. Und so führen auch Hausbesuche oft zu weiteren evangelistischen anderen Kontakten. Ja. I tak właśnie te odwiedzanie tych domów powoduje, że sieć naszych kontaktów się poszerza. Po prostu tu do kogoś chodzimy, tam poznajemy ludzi. Ja, das ist ein vergessener Dienst, auch bei uns in den Versammlungen. Jest to też bardzo zapomniana służba u nas, w naszych krajach, żeby czynić tą służbę i poznawać ludzi. Ja, dass man besucht, ein Bruder vorbeikommt, einfach nur die Abendandacht macht, eine halbe Stunde vielleicht, oder 10 Minuten. Na przykład, brat przychodzi do nas do domu całkiem niespodziewanie wieczorem, czytamy tylko słowo, modlimy się i tyle. Jest to bardzo pocieszająca służba. Ja, da kann man vielleicht auch über Probleme reden, über die man sonst nicht reden kann. Być może, jeśli powstanie ten kontakt, można porozmawiać o problemach, o których inaczej nie mam okazji rozmawiać. Und diesen Besuchsdienst kann man auch machen, wenn man kein Prediger ist. I taką służbę można wykonywać, nie mając daru kaznodziei. Es gibt vielleicht Brüder, die sagen, ja, ich kann nicht gut die Bibel auslegen, ich bin kein Lehrer. Może są bracia wśród nas, którzy mówią, ja nie mam takiego daru dobrego wykładania słowa, że nie jestem nauczycielem. Aber du hast vielleicht ein Herz für die Gläubigen. Ale może masz serce dla wierzących. Und du hast vielleicht eine gute Art, mit denen einfach ganz normal zu sprechen. Być może Pan dał ci taki dar takiego naturalnego obejścia się z wierzącymi, rozmawiania z nimi. Dann mach mal Besuch. To odwiedź raz kogoś. Du wirst überrascht sein, wie froh das die Leute macht und wie froh dich das selbst macht. Zdziwiony, jak bardzo to pociesza wierzących, jak bardzo ciebie to pociesza. Wir sollten unsere Häuser aufmachen. A my powinniśmy otwierać nasze domy i pozwalać na odwiedziny. Wir laden meinen Bruder ein, dass der mal kommt für den Abend. Einfach so. Może zaprosimy po prostu brata, żeby przyjechał do tego wieczoru. Das belebt das geistliche Leben. Widzicie, takie naturalne obejście ze sobą bardzo ożywia nasze życie wspólne jako chrześcijanie. Ja. Wir haben auch die Freude, ab und zu jemanden zu taufen. Też cieszymy się, że możemy od czasu do czasu kogoś ochrzcić. Dlatego musimy być besonders aufpassen. Ale musimy z tym bardzo uważać.
Weil das definitiv, wenn das ein Foto von gemacht wird und mit der Polizei geschickt, dann haben wir ein Problem. Wenn was? Wenn davon ein Foto gemacht wird und der Polizei geschickt wird, haben wir ein Problem. Achso, bo jeśli ktoś tego zrobi zdjęcia z tego wydarzenia, wyśle do policji, to mamy od razu problemy. Evangelisation, wenn man 500 Einladungen verteilt, kommen 600 Leute. Tak wygląda ewangelizacja. Jeśli rozdajemy 500 zaproszeń, przyjdzie 600 osób. In Deutschland, wenn man 10.000 Einladungen verteilt, kommen ungefähr 15 oder 15. W Niemczech, jeśli rozdajemy 15 tysięcy zaproszeń, przyjdzie 10-15 osób. Ja, ja. Nie, nie, tutaj duchowo, tak. Aber. Die bekehren sich auch nicht alle jetzt an einem Abend. Ja, aber zeigen sich das jedenfalls schon. Und das ist die andere Seite. Man kann manchmal predigen und predigen und predigen, auch zu den gleichen Leuten, und die bekehren sich nicht. Und das ist die andere Seite der Medaille. Man kann aber nie raus, aber nicht mówić, 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 aber nie nawracają się. Mam pytanie. Czy oni z różnych, czy to są ludzie z różnych kast? Sind das Menschen aus unterschiedlichen Kasten? Namens Christen? Und auch Hindus. Das sind viele, viele Studenten. To jest są studenci, którzy są z nazwy chrześcijanami i prawdziwi chrześcijanami. Aber auch verschiedene Kasten, to są verschiedene Kasten. Aber die meisten hier in dieser ganzen Gegend sind untouchable, sind unberührbar. Warum? Davids heißen sie, die unterste Kaste. So, ale większość z nich są tak zwani nietykalni. Oni należą do najniższej kasty. A co to znaczy, nietykalni? Was heißt das? Das heißt, die durften nicht aus dem Dorfbrunnen trinken. To znaczy, nie mogli na przykład pić z studni. Man durfte ich nicht berühren. Nie można było ich dotknąć. Ja, das war schlimmer als Brunnen. Und taka osoba po prostu była gorsza niż pies. Ja, untouchables, die waren wirklich, mit denen hat man keinen Kontakt. Po prostu w tym sensie nietykalni, że z takimi ludźmi nie ma się po prostu. Ostatni kontakt z nimi. Ja. Und die Regierung, ja. Also die kommen zu der Evangelisation zusammen mit den Leuten aus den anderen Kasten. Ja, ja, die kommen mit den anderen Kasten aus den... Ale mimo to ci nietykalni schodzą się z ludźmi z tych innych kast razem na ewangelizację. Czy to oznacza, że nieoficjalnie ci ludzie dopuszczają taką możliwość, żeby łamać te granice międzykastowe? Das heißt also, dass vielleicht ein bisschen unbewusst dazu es zulassen, dass diese Grenzen zwischen Kasten noch irgendwie aufweichen. Ja, in den Städten ist es auch sehr viel westlicher schon. Da wird auch zwischen den Kasten geheiratet. Miasta już jest i tak bardziej tak nowocześnie, tam też pobierają się między kastami. Ja. Und hier würden die auch zusammensitzen, aber die Kaste bestimmt trotzdem alles. Tu też w czasie naszej organizacji siedzą razem, ale jednak jest tak, że kasta i przynależność do kasty decyduje o tym, co kto mówi, robi i kim jest. O wszystkim decyduje. Ja, Evangelisation, man kann in Schulen gehen, da wird der Unterricht unterbrochen und alle kriegen echtes Gold und ein Foto. Evangelisację można robić w różny sposób. Można po prostu wchodzić do szkoły w ciągu lekcji, przerywać lekcje, mówić, ok, na chwilę ewangelizujemy, dajemy traktaty. So, wir kommen ans Ende langsam der Präsentation. Pomału zbliżamy się do końca naszej prezentacji dzisiejszej. Und jetzt möchte ich euch noch was erzählen von Norden Indien. Ale teraz chciałbym wam jeszcze opowiedzieć coś o północy Indii. Der Norden Indiens ist kalt. Północna część Indii jest chłodna. Jest Himalaja. To jest pasmo górskie Himalaja. Himalaja. Und dieser Staat heißt Himachal Pradesh. Himachal Pradesh ist hier oben. I ta górna część kraju nazywa się Himachal Pradesh. Und Himachal Pradesh ist nicht flach wie der Süden, sondern so bergig. I ta część kraju nie jest płaska jak nasza część, tylko taka górzysta. Und wir haben Kontakt bekommen zu mehreren Missionaren. I powstały kontakty do misjonarzy w tym kraju. Die aus dem Süden, indische Missionare, die aus dem Süden in den Norden gegangen sind. Indyjscy misjonarze, już teraz nawróceni, którzy z południa kraju przeprowadzili się do tej ciężkiej części północnej. Und von denen möchte ich euch was erzählen. I o nich chciałbym wam trochę opowiedzieć. Der Moshe, ten brat Moshe, der war noch ungläubig, da war er ein Verkäufer, Kosmetikverkäufer. Kiedy jeszcze był niewierzący, był sprzedawcą kosmetyków. Und er saß in einem Zug und wollte in eine Stadt fahren. I siedział pewnego dnia w pociągu, jadąc do pewnego miasta.
Und der Zug hatte einen technischen Defekt und musste halten. Und sie mussten alle nachts zurücklaufen zum letzten Bahnhof. I pociąg miał jakąś usterkę techniczną. Wszyscy musieli wysiąść i nocą piechotą biec do następnej stacji kolejowej. Und während er durch die Nacht lief, hört er hinter sich plötzlich eine Stimme, die sagt: Wenn du heute Nacht stirbst, wo bist du dann? I idąc tam, słyszą jakby głos, który mówił do niego: Jeśli ty tej nocy zginiesz, und er dreht sich um, und da ist niemand. I obraca się, ale nikogo tam nie było. I pytał się, co za głos. Jest na ten bahnhof gegangen und hat sich da auf die Bank gelegt, hat er geschlafen. Poszedł do, na dworzec, położył się na ławce i tam zasnął. Und am nächsten Morgen kam ein Missionar aus Himachal Pradesh, der da war, und er setzte sich neben ihn auf die Bank. I następnego dnia przyszedł misjonarz z Himachal Pradesh, tej północnej części, usiadł obok niego na ławce. Und er hat ihm das Evangelium gesagt. I on głosił mu Ewangelię. Und der Mosche hat sich da bekehrt. I ten Mosche tam w tym dniu się nawrócił. Und er hat sofort gemerkt, als Christ kann ich nicht weiter meine Arbeit machen, weil ich da ständig Leute bestechen muss. I zauważył, że jako chrześcijanin nie będzie w stanie dalej wykonywać pracę jako sprzedawca, bo tam musi cały czas za pomocą łapówek działać. Also hat er seinen Chef angerufen, hat gesagt, ich kündige. Więc od razu zadzwonił do szefa, powiedział, zwalniam się. Direkt vom Bahnhof. Już jeszcze teraz na prostu. Zwolnił, zwalniam się. Und dann hat der Missionar gesagt, was soll ich machen jetzt? Und der Missionar hat gesagt, ja, du kannst mit mir kommen, ich bin auf dem Weg nach Hyderabad, in diese Stadt, und da werde ich einen Missionsvortrag über die Mannschaft verletzen. Und er zapytał teraz tego misjonarza, co ja mam teraz robić? I ten misjonarz powiedział, ja jestem w podróży do Hyderabad, tam będzie głoszona Ewangelia, możesz jechać ze mną. Und der Bursche ist mitgefahren, und er hat den Vortrag gehört, und er hat sich entschieden, ich werde Missionar in der Mannschaft verletzen. Und er pojechał z nim, słyszał ten wykład i powiedział, to mi się podoba, ja będę misjonarzem w północnej części. Und dann hat er seine Eltern angerufen. Zadzwonił do rodziców. Und hat ihnen gesagt, ich habe mich bekehrt. Powiedział mi, nawróciłem się. Ich habe gekündigt. Zwolniłem się. Und ich werde misjonar in Himachal Pradesh. I staję się misjonarzem w północnej części Indii. Ich weiß nicht, ob die Eltern Herzinfarkt bekommen haben. Nie wiem, czy rodzice dostali sygnał serca. Aber er war entschieden und er ist als Missionar nach Himachal Pradesh. Ale on był zdecydowany pójść do tej miejscowości. Und Himachal Pradesh ist für die aus dem Süden total schwer. A Himachal Pradesh, ta część północna, jest dla ludzi pochodzących z południa bardzo ciężkim chlebem. Es ist kalt. Jest bardzo zimno. Der hatte nicht genug Kleidung, damit ihm warm ist. Nie miał nawet wystarczająco odzieży, żeby się ogrzać. Er hatte, das Essen ist ganz anders für die. Jedzenie zupełnie inne. Die Sprache ist total fremd. Język zupełnie obcy. Und sie sind nicht gemocht. Die Leute aus dem Norden sind stolz und sie wollen keine Ausländer, auch andere von anderen Staaten nicht mehr. Nie są lubieni, bo ludzie mieszkańcy z północy bardzo są dumni, nie lubią wszystkich. Nie chcą nikogo mieć z południa u siebie. Und er hat dort angefangen und nach 3 Monaten war der so fertig und hat gesagt, Herr, ich gehe wieder nach Hause. I rozpoczął swoją pracę tam, ale po 3 miesiącach tak się zmęczył, że powiedział, panie, koniec tego, ja wracam. Und dann hat er, ist er noch zu Hause geblieben, noch ein paar Monate. Został wtedy w domu przez kilka miesięcy. Und dann ist er wieder nach Himachal Pradesh. Ale, seitdem dort geblieben. Ale znowu wrócił do Himachal Pradesh do północy i od tego czasu już tam został. Und er hat 300 Dörfer, ist er zu Fuß in jedes Haus gegangen, 300 Dörfer. I on do 300 wiosek. Poszedł i do każdego domu z tych 300 wiosek wszedł i odwiedził dom. Zweimal. I to 2 razy. Zweimal 300 Dörfer. Więc 2 razy 300 wiosek w każdym domu. Jedes Haus. Und in jedem Haus hat er ungefähr eine Minute Zeit, das Evangelium zu sagen. Da muss er schnell zum nächsten Haus und schnell zum nächsten Haus und schnell zum nächsten, bevor die Straße anfängt und ihn dann verhaut. I w każdym domu przeciętnie ma 1 minutę czasu, coś powiedzieć, Ewangelię powiedzieć, iść do następnego domu, powiedzieć Ewangelię, do następnego domu, zanim cała rodzica się zorientuje i zacznie go wypędzać i popijać. I on tam pracował 10 lat. Zeptam go, ile ludzi się nawróciło? Powiedział mi, nie wiem o ani jednej osobie. Glauben wir, dass der Boden hart ist hier? Czy wy myślicie, że tylko w Polsce jest twardy grunt na Ewangelię? Czy my myślimy, że tylko w Czechach jest twardy grunt na Ewangelię?
sollten nicht glauben, dass in Indien die ganzen Leute nur darauf warten, von Herrn Jesus zu hören und sich dann bekehren. Nie powinniście myśleć, że w Indiach wszyscy tylko czekają na to, aż przyjdzie misjonarz się rozmawacają. Aber mittlerweile haben sich da auch mehrere bekehrt, jetzt in 2 Jahren, sich mehrere bekehrt und sie sind, es haben jetzt angefangen, sich da zu versammeln, es entsteht da eine kleine Gemeinde. Ale dzięki Panu, w międzyczasie nawróciło się paru osób i zaczęli się zgromadzać. Ja. Wir sind noch nicht mit ihm in Gemeinschaft, also praktische Gemeinschaft, das ist also so eher der Pastor. Jeszcze nie łamiemy z nimi razem chleb, nie mamy z nimi społeczności przy stole Pana i on z tego powodu spełnia jeszcze bardziej funkcję jakby pastor. Aber wir sind, ja, gute Hoffnung, dass der Herr da am Werk hat. Ale jest tam to nadzieję, że Pan tam czyni swoje dzieło i że to kiedyś będzie możliwe. Aber der Mann ist zusammengeschlagen worden. Ale on kiedyś został tak bardzo pobity. Er musste mit seiner Frau um sein Leben rennen. Musiał uciekać, żeby ratować życie swoje i żony jego. On prowadził może kiedyś bardzo niebezpieczne życie. Und als ich ihn besucht habe, i kiedy go ich odwiedziłem, kam ich im Auto angefahren, kam ich im Auto angefahren. Przyjechałem tam samochodem. Und dann sagten die Leute so, jetzt musst du dich vermummen. Ludzie powiedzieli, teraz musisz się całkowicie zakryć. Man hat immer so ein Halstuch, das musste ich dann so hochtun und dann die Hände in die Taschen und dann musste ich so da möglichst schnell zu dem Haus gehen. Musiałem po prostu zakryć taką jakby chustką twarz, ręce, żeby nie były widoczne do kieszeni i tak bardzo szybko podążać do domu. Und sie haben mir gesagt, wenn die wissen, dass ein Missionar im Haus ist, dann kommen die mit Steinen an die Haustür und dann schmeißen die Steine auf. Jeśli oni się dowiedzą, że tu jest misjonarz w tym domu, to oni przyjdą z wiochy, z kamieniami i oni się tam załatwią. Ja. Dann haben wir gegessen. Potem zjedliśmy. Und nach dem Essen i po jedzeniu kommt der Bruder zu mir. Raz do mnie przyszedł. Mit so einer Flasche Parfüm. Przychodzi do mnie z flaszką parfumową. Und sprüht mich so ein. I całe nadyskuje, można powiedzieć, parfum. Ich hab so gedacht, hab ich vergessen, heute morgen zu duschen, oder? Ja, tak sobie myślałem, że ja zapomniałem się wymokać, ja mam przed sobą. Und er sagte, nein, wir haben Hühnchen gegessen. On powiedział, nie, my po prostu mieliśmy mięso drogowe. Hindus drumherum, die mögen das überhaupt nicht. A hinduiści wokół nas absolutnie nie lubią. Und wenn die das riechen, deine Kleidung, wenn du jetzt gleich rausgehst, die riechen, wir haben ja Hühnchen gegessen, gibt's ein großes Problem. Jeśli oni poczują, że myśmy po naszych kształtach, albo coś powie, że myśmy zjedli mięso drogowe, to będzie wielki problem. Und sie sind sehr einsam. Bardzo są samotni, wierzący. Ich habe ihn gefragt, in 12 Jahren, wie viel Besuch hast du bekommen? Pytałem, bo w ciągu 12 lat ilu osób cię odwiedziło? Powiedział mi, że 5 odwiedził w ciągu 12 lat. Der Besuch bleibt, ist 2 Tage geblieben. I osoby odwiedzające ich pozostały. Wyobraźcie sobie. Ihr seid alleine irgendwo. Jesteście samotni gdziekolwiek. Und in 12 Jahren bekommt ihr alle 2 Jahre Besuch von Leuten, die kommen, 2 Tage bleiben und wieder fahren. Przez 12 lat, co 2 lata, jedna odwiedziny, 2 dni i odjeżdżamy. No właśnie z taką sytuacją. Mają dwoje dzieci. Ale popatrzcie, on jest szczęśliwym chrześcijaninem. Chaitanya, konnte keine Kinder bekommen. Mama Chaitanyego nie mogła rodzić dzieci. Oder sie hatte keine Kinder. Po prostu, albo nie miała po prostu dzieci. Und sie hat zu Gott gebetet, Gott, gib mir doch bitte ein Kind und ich will es dir weihen. I pomodliła się, Boże, daj mi chociaż jedno dziecko i oddam je Tobie. No, und Gott hat das Gebet erhört und sie wurde schwanger. I Bóg wysłał tą modlitwę i ona zaszła w ciąży. Und der Chaitanya ist geboren und sie hat ihn auch Gott geweiht. I ten Chaitanya urodził się i ona oddała go Bogu. Und der Chaitanya wusste das, dass er auch Gott geweiht ist. I on wiedział o tym, że ona jakby poświęciła go Bogu. Aber der Chaitanya wurde älter und mit 14, 15 Jahren war das alles andere als der Diener Gottes. Ale Chaitanya zaczął dorastać i mając 14, 15 lat był wszystkim innym, ale nie sługą Bożym. Es war der wildeste Rebell im ganzen Dorf. Był to można powiedzieć, najbardziej nieokrzesanym rebeliantem wiochy. Ja, er ist aber zu Hause weggelaufen. Uciekł z domu. Und er wollte weit weg von zu Hause. Chciał daleko, jak najdalej od domu. Und so ist er auf den Lastwagen drauf geklettert und dann die Plane nachts. Spiął się na ciężarówkę w nocy. Und dann wollte er fahren und dann plötzlich ist ihm aufgefallen, oh nein, vielleicht
vielleicht fährt der LKW ja in einen anderen Staat, wo man eine andere Sprache spricht. I w tym momencie się po prostu zauważył, o ludzie, może ta ciężarówka w ogóle jedzie do innego państwa, gdzie mówią innym językiem, gdzie ja w ogóle sobie nie poradzę. Also nein, dann ist er in voller Fahrt auf der Autobahn vom LKW gesprungen. Więc nie, dlatego w czasie jazdy, pełną parą można powiedzieć, jazdy ciężarówki, on skoczył z ciężarówki. Und hat sich ganz fürchterlich wehgetan, hat seine 4 Zähne hier oben verloren. Bardzo się pokaleczył, 4 zęby górnej szczęki można powiedzieć stracił. Jedenfalls so ein Typ war das, ja? Taki to był człowiek. Und irgendwann hat die Mutter gesagt zu ihm, i pewnego dnia mama jego powiedziała. Ich bezweifle, dass nochmal was aus dir wird. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Wątpię w to, że kiedykolwiek coś z ciebie będzie. Jesteś nie beznadziejnym przypadkiem. Und das hat ihn so geschockt, dass er gedacht, oh, jetzt muss ich aber in die Kirche gehen. I to słowo tak go zszokowało, że on powiedział, o ludzie, teraz chyba muszę pójść do kościoła. Und er ist in die Kirche gegangen. Do kościoła. Und da war der Pastor las folgendes Wort. I tam był pewien pastor, który przeczytał słowo. Aus Jeremia 1. Z księgi Jeremiasza, z pierwszego rozdziału. Vers 5. Bevor ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. Piąty wiersz. Zanim ukształtowałem Cię w łonie, znałem Cię. Zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem Cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów. Und er hat gemerkt, oh, Gott spricht zu mir. I zauważył, o ludzie, ich weiß, dass ich eigentlich Gott dienen sollte. Wiem, że tak naprawdę powinienem służyć Bogu. Und dass meine Mutter für mich gebetet hat, bevor ich überhaupt geboren war. I że moja mama właśnie modliła się za mną, jeszcze zanim się urodziłem. Und er ist zum Pastor gegangen, hat gesagt, ich muss mich bekehren. I poszedł do tego pastora i powiedział, muszę się nawrócić. Der Pastor hat ihm das Evangelium gesagt. Pastor powiedział mu Ewangelię. Der hat sich aber nicht bekehrt. Ale on się nie nawrócił od razu. Er hat sich aber in einer Bibelschule eingeschrieben. Ale zapisał się na szkole biblijnej. Und im zweiten Jahr von dieser Bibelschule hat er sich dann bekehrt. I po drugim roku w szkole biblijnej tam się nawrócił. Und am Ende von diesen zwei Jahren werden die dann aufs Missionsfeld irgendwo hingeschickt. I po koniec dwóch lat, tam jakieś takiego wykształcenia, wysyłają ich w pole misyjne. Und der Scheitern, der wurde nach Himachal Pradesh geschickt. I ten Scheitern został wysłany do Himalaya Pradesh, tam w tą północną część. Und der Scheitern konnte nicht glauben, dass es Menschen gibt, die noch nie von Jesus gehört haben. I on nie mógł wierzyć, że są ludzie, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli o Panu Jezusie. Und er hat angefangen, Plakate zu verteilen, da oben. Zaczął rozdawać plakaty. Und dann kam der einmal zu einem, in ein Geschäft und hat dem Mann das Plakat gegeben, da stand Jesus drauf. I z pewnego dnia wszedł do sklepu, dał mężczyźnie traktat, gdzie było napisane imię Jezus. Und der Mann, der hat das genommen, das Traktat. I ten mężczyzna wziął ten traktat. Und er hat gesagt, oh, tut mir leid, das Produkt haben wir nicht. I on powiedział, o przepraszam, taki produkt nie posiadamy tu w sklepu. Czytając imię Jezus. Und er war fassungslos, der Scheitern, der hat gesagt, das kann ja wohl nicht sein. I Czatania był po prostu no, przerażony, przez niemożliwe, że oni nie znają. Ja myślałem, że to jest jakiś produkt. Der Mann glaubt, Jesus wäre ein Produkt, den kennt. Że on myśli, że Jezus to jakiś produkt. Und er hat gesagt, jetzt bleibe ich hier. I powiedział, jeśli tak jest, skoro tak jest, ja zostanę Jezus. Und der ist, mit 19 Jahren, ist er dahin gegangen. I mając 19 lat, gibt's jemand, poszedł tam. Ist hier jemand 19? Czy tu jest ktoś, który ma 19 lat? 19? Nee, nee, nee. Wer ist 19? Da hinten. Junge. Ja, 19 Jahre alt. 19 lat. Ich weiß, was ich mit 19 gemacht habe. Ja wiem, jakie życie prowadziłem mając 19 lat. Das war nicht Leute evangelisieren. To nie było ewangelizowanie ludzi. Aber der ist mit 25 Jahren, haben sich schon 27 Leute bekehrt. Ale on mając 25 lat, to już 27 ludzi z jego pracy się nawróciło. Und dieser junge Mann, der ist der geistliche Vater von 27 Seelen. I on jest jakby duchowym ojcem 27 dusz nawróconych. Und er hat unglaublich krasses und harte Sachen erlebt. On naprawdę niesamowite przeżył. Wenn man mit ihm spricht, mit seinen 25 Jahren, hat man den Eindruck, man spricht mit einem wirklich reifen Christen. Jeśli rozmawiasz z nim, 25-letnim, to masz wrażenie, że rozmawiasz naprawdę z dojrzałym, wierzącym bratem. Und ich möchte es einfach mal als Herausforderung nehmen für uns und uns mal zu fragen. Dein Leben ist vielleicht noch vor dir. I to chciałbym wykorzystać, tą prezentację jako takie wezwanie dla nas wszystkich i powiedzieć ci, twoje życie jeszcze jest przed tobą. Und bist du in 50 Jahren oder in 100 Jahren. I wiecie, za 50 lat, albo może za 100 lat. Nehmen wir mal an, der Jesus ist nicht gekommen. Załóżmy, że Pan Jezus jeszcze nie przyszedł.
In 100 Jahren sind wir alle nicht mehr hier. To za 100 lat na pewno wszyscy z nas tu pomieszczeni już nie będziemy. Znaczy wir alle in der Ewigkeit. Wszyscy, jeśli jesteśmy nawróceni, jesteśmy wiecznością. Und in der Ewigkeit wird uns, was uns jetzt interessiert, nicht mehr interessieren. To we wieczności wszystko to ziemskie, które cię teraz interesuje, tam nie będzie ani śladu, nie będzie nikogo interesować. Wir werden im Himmel nicht darüber sprechen, wie dein Haus aussieht. W niebie nikt nie będzie mówił o tym, jak twój dom wygląda. Und ob du für eine tolle Firma arbeitest. Nikt nie będzie mówił o tym, czy ty pracujesz dla super firmy, czy nie. Oder was du studiert hast. Albo co studiowałeś. Oder ob du zwei Autos hattest. Albo czy miałeś jedno lub dwa samochody. Es wird uns alle überhaupt nicht mehr interessieren. Nikogo nie będzie to interesowało. Im Himmel zählt nur noch eins. W niebie będzie liczyła się tylko jedna rzecz. Wie Christus ähnlich bist du geworden in deinem Leben? Pierwsza rzecz. Jak podobny do Chrystusa byłeś? Wie viel hast du verstanden von Christus? Ile zrozumiałeś o Chrystusie? Und wie hat sich das in dein Leben übersetzt? I jak bardzo było to widoczne w twoim codziennym życiu i postępowaniu? Weil das ist, was wir mitnehmen. Bo to jest to, co weźmiemy do wieczności. Tylko to. Das zweite ist, wie viele Menschen hast du persönlich zu meinem Jesus gebracht? Następne pytanie jest, ile osób ty zaprowadziłeś do Pana Jezusa? Es gibt ein deutsches Lied, werde ich erscheinen mit leeren Händen? Jest taka pieśń niemiecka, która zadaje to pytanie, czy ja pokażę się przed Panem z pustymi rękoma? Wir werden eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Kiedyś my wszyscy będziemy stali przed tronem sędziowskim. Und dann steht da, dass unsere Tage, unseres Lebens, unsere Werke, was wir erlebt haben, das wird durch ein Feuer gebracht werden, durch das göttliche Feuer. I czytamy w Słowie Bożym, że wszystko, co czyniliśmy, będzie jakby przepuszczone przez badający ogień Boży. Und aus dem Feuer, das Feuer wird den Unterschied machen, war das für Christus oder war das für dich? I ogień zrobi różnicę, czy to, co przeszła przez ogień, było od Chrystusa, czy nie. Und alles, was nicht... Dla Chrystusa. Dla Chrystusa, czy dla mnie samego. Ja, war das für Christus oder war das für dich, dass du... Czy to było dla Chrystusa, czy dla ciebie, co robiłeś? Ja? Und alles, was nicht für Christus ist, das wird als Asche daraus hervorkommen. I wszystko, co ty czyniłeś i co nie było dla Chrystusa, przez ogień wyjdzie jako po prostu popiół. Popiół spalony. Wie viele Tage, was wir tun, wie wir leben, wie viel davon hat wirklich Ewigkeitswert? I ile z dni twoich, życia twojego, ma naprawdę wartość czasu wiecznego? Ja, von unseren Tagen, von unserer Kraft. Ile swoich dni, ile swojej siły? Wie viel stecken wir da rein in die Arbeit für den Herrn? Inwestujesz dla dzieła Pana. Und dann der dritte Punkt ist, wie viel hast du mitgearbeitet, dass die Versammlung des Gläubigen gestärkt wurden im Glauben? A trzecie pytanie, ile współpracowałeś w tym, żeby zgromadzenie, żeby wierzący byli budowani? Um Versammlung aufzuerbauen? Żeby zgromadzenie budować? Es ist mega viel Energie damit verbunden. Do tego potrzebna niesamowita jest ilość energii duchowej. Man muss das, dieses Wort studieren. Bo co, musisz studiować jakieś Słowo Boże? Da muss man um 5 Uhr aufstehen morgens. Musisz wstawać codziennie rano, wziąć sobie ten czas. Man geht spät ins Bett. Może późno chodzisz, musisz chodzić do łóżka z tego powodu. Man betet viel. Bo często musisz się modlić za innych. Man muss Besuch machen. Musisz odwiedzać wierzących. Man ist viel von der Familie auch weg. Często jesteś z dala od rodziny. Man benutzt seinen Urlaub. Często poświęcasz czas urlopowy nawet. Man investiert seine Gesundheit. Inwestujesz nawet swoje zdrowie. Oder man macht das alles nicht. Tak, albo też powiesz nie, ja to nie robię. Aber im Himmel, ale na niebie, stehen wir dann entweder bis zu den Knien in der Asche. Będziesz stał albo do kolan w popiele tych spalonych rzeczy. Und wir können sagen, danke Herr, dass du mich gerettet hast. I możesz powiedzieć dzięki, że co najmniej Panie mnie wyratowałeś. Aber meine Hände sind leer. Alle Ränze. Oder wollen wir uns sagen, ja, ja, vielleicht kommst du in 5 Jahren, vielleicht in 10 Jahren. Albo może powiesz sobie, tak, Panie, ty przyjdziesz za 5 lat, być może. Und Herr, benutz mein Leben, dass noch Menschen errettet werden. Panie, wykorzystaj moje życie, żeby ludzie się nawrócili. Das ist einfach die Frage, die ich euch auch fragen möchte. I to jest pytanie, które chciałbym wam wszystkim zadać. Warum soll es keine polnischen Missionare? Dlaczego nie ma być też polskich misjonarzy? Zurzeit? Może teraz? Gibt natürlich, ich spreche von ausländischen Missionaren. Ich spreche nicht von der Arbeit hier. Nie mówię o pracy teraz w kraju, ale mówię o misyjnej pracy zagranicznej. Warum soll der Herr Deutsche nach Indien senden? Warum nicht Polen? Pan musi Niemców wysyłać. Dlaczego nie Polaków? Weil er das Geld nicht hat?
Bo my nie mamy pieniędzy? Das ist nicht eure Verantwortung, dafür zu sorgen. Wenn der Herr dich ruft, dann ruft dich der Herr und dann wird er auch für dich sorgen. Nie jest twoim obowiązkiem martwić się o pieniądze, które ty tam czy dostaniesz. Pamiętaj o tym, jeśli Pan ci pokaże, że masz iść, to On cię tam zobaczy. Das größte Problem, was Gott hat mit uns, ist nicht, dass er nicht genug Geld hat. Największy problem, który Pan z nami ma, nie jest ten, że my nie mamy pieniędzy. Das Problem von der Mission ist, dass es nicht genug Herzen gibt, die sagen, Herr, bitte. Wenn du mich benutzen möchtest, hier bin ich. Problem misji jest głównie ten, że brakuje serca, które mówią, Panie, proszę, wyślij mnie, jeśli chcesz. Vielleicht nimmst du das mal als Anlass, dir die Frage zu stellen, Jesus. Vielleicht möchtest du mich ja eines Tages schicken. Może weźmiesz tą okazję, jako taki bodziec dla twojego życia, żeby zadać sobie to pytanie. Być może, Panie, Ty chcesz myśleć. To jest ostatni mój slajd. Denn das ist die Realität, auf die wir zugehen. Taka jest rzeczywistość, do której zmierzamy. Wir stehen heute irgendwo hier. My stoimy gdzieś tu w tym obszarze. Und ich möchte dich erstmal persönlich fragen, wo stehst du? I chciałbym cię osobiście zapytać, gdzie ty stoisz? Der Lauf der Welt ist dieser. Droga świata prowadzi tędy. Und es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Dann kommt der große Schlussstrich. I człowiekowi postanowione jest raz umrzeć, potem będzie końcowa kreska. Jest tylko jedna, jedyna droga, która prowadzi na zbawienie. I to jest droga, która prowadzi przez Jezusa Chrystusa. Gdzie ty stoisz? Czy ty jesteś tu? Genießt du vielleicht ins Kino zu gehen und die ganze Welt eigentlich noch mitzumachen? Czy może cieszysz się chodzić do kina i radować się z wszelkich przyjemności tego świata? Und dein ganzes Herz liebt es eigentlich, in der Welt zu sein. I całe serce twoje miłuje być w świecie. Aber sonntags gehst du ja immer noch mal schön in die Versammlung hier rein. Ale w niedzielę jeszcze bardzo grzecznie raz od czasu do czasu chodzisz do zgromadzenia. Freust dich dann auf Montag, wenn du wieder hier schön unterwegs sein kannst. A w niedzielę cieszysz się, jak możesz znowu zbierać się w dół. Es gibt so viele Namen. Jest tak wiele chrześcijan z nazwy. Und es gibt sie auch in der Versammlung natürlich. Są też tacy wśród nas. Leute, die von außen aus genau richtig, alles richtig sagen, alles richtig machen. Ludzie, którzy z zewnętrznym wyglądem absolutnie idealni, wszystko dokładnie mówią tak, jak mają mówić. Aber eigentlich überhaupt keine Beziehung. Ale tak naprawdę nie mają relacji z Bogiem. Wie sieht's bei dir aus? Jak to wygląda w twoim życiu? Oder bist du schon hier? Hast du es verstanden und hast du ihn angenommen? Albo czy jesteś już tu? Zrozumiałeś, przyjąłeś go? Der Jesus wird eines Tages sagen, zu solchen, die von außen anklopfen. Pan Jezus pewnego dnia powie do tych, którzy z zewnątrz pukali, będą pukali. Dann wird die Tür zu sein, dann wird zu spät sein. Będą drzwi zamknięte i będzie za późno. Und da werden solche anklopfen und sagen, Herr, Herr, wir kennen dich doch. I będą tacy, którzy będą pukali i powiedzą, Panie, przecież my Ciebie znamy. Sie nennen ihn Herr. Nazywają go Panie. Aber er wird ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Ale on im powie, nigdy was nie znałem. Und das Wort, ich habe euch nie gekannt. Wisst ihr, was dieses Wort bedeutet? I to słowo, nigdy was nie znałem. Wiecie, co to znaczy w tekście oryginalnym? Das ist das gleiche Wort wie die Verbindung von einem Mann und einer Frau. Adam erkannte seine Frau. To jest to samo słowo, które w Słowie Bożym użyte jest na stosunek między Adamem i Ewą, że Adam poznał Ewę. Er kam mit seiner Frau zusammen und das ist die intimste Beziehung, die es geben kann. On poznał ją, to znaczy, to był najbardziej intymny związek między mężem i żoną. Und Jesus sagt zu diesen Leuten vor der Tür, ich habe nie diese Beziehung zu euch gehabt. Jezus Chrystus mówi do ludzi przed drzwiami, ja was nigdy nie znałem, tym samym słowem. Die Leute werden sagen, wir waren doch, du warst auf unseren Straßen, wir haben mit dir gegessen, wir haben dich doch gekannt. A oni powiedzą, przecież ty byłeś na naszych ulicach, my Ciebie znali, my z Tobą jadaliśmy. Und er sagt, ich habe dich nie wirklich gekannt. A on powie, ja was nigdy naprawdę nie znam. Sprichst du wirklich mit dem Herrn Jesus? Hast du wirklich diese Beziehung? I pytanie do Ciebie, czy Ty rozmawiasz z Jezusem Chrystusem, czy Ty Go znasz? Bist du sicher, dass du hier bist? Jesteś pewny, że znajdujesz się na tej drodze? Lass uns an die Menschen denken, die das alles noch nicht kennen. Das alles. Pamiętajmy też o innych ludziach, którzy to wszystko jeszcze nie znają. Lass uns jetzt vielleicht zusammen beten. Może pomódlmy się teraz razem. Vielleicht möchten Brüder mehr oder weniger auch, ich weiß nicht. Może też inni bracia chcą się pomodlić, ale sami do tego.
Umiłowany Panie Jezu, pragniemy Tobie dziękować za ten dział, jaki mamy w Tobie. Jesus, wir danken dir für das große Teil, das wir in dir haben. Za to, że Ty nas szukałeś, że dotarła do nas Ewangelia i znalazłeś nas. Dass du uns gesucht hast und dass das Evangelium zu uns gefunden hat. I że mogliśmy w naszych sercach uczynić miejsce dla Twojej miłości. Dass wir in unseren Herzen Platz schaffen durften für deine Liebe. I dziękujemy Tobie, że ta miłość teraz, ona nas przymusza, aby iść dalej z tą wieścią. Aber wir danken dir, dass diese Liebe uns dazu drängt, mit dieser Liebe weiterzugehen. Panie Jezu, Ty możesz jedynie temu wewnętrznemu przymusowi nadać właściwy kształt w naszym życiu. Jesus, du allein kannst diesem inneren Drang auch die richtige Form geben. Czy po to, aby pozyskiwać tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają? Um vielleicht die zu gewinnen, die dich noch nicht kennen. Czy po to, by budować Twoje zgromadzenie? Oder vielleicht um deine Versammlung zu bauen. To pomóż, Panie Jezu, więcej nam rozumieć, jak mamy wszystko, czym nas obdarowałeś, w tę cudowną sprawę, w to cudowne dzieło angażować. Jesus, was es auch sei, hilf uns in dem, was du uns gegeben hast, die richtige Zeit und Energie zu investieren. Panie Jezu, pragniemy też Cię prosić dzisiaj, abyś Ty głęboko przemówił przez to, co słyszeliśmy, do naszych serc. Jesus, wir bitten dich, dass du auch durch alles das, was du heute geredet hast, zu unseren Herzen sprichst. Abyśmy mogli może nie jedną rzecz, którą Ty od dawna chciałeś, byśmy przemyśleli, byśmy mogli to teraz uczynić. Damit vielleicht so manche Sache, die du wolltest, dass wir über sie nachdenken, wir das doch heute tun. By może nie jedna rzecz, która została zaniedbana i pokryta kurzem, została jednak odświeżona nową mocą od Ciebie. Dass da auch so manche Sache, die vielleicht mit Staub bedeckt ist, wieder neu belebt wird durch deine Kraft. A może w niektórej duszy nie jedna absolutnie najważniejsza decyzja, która jest odkładana na potem, została podjęta już dziś. Dass vielleicht auch so manche Entscheidung, die bisher nach hinten verschoben wurde, doch heute getroffen wird. Panie Jezu, my wiemy, że stoimy przed Tobą w różnym stanie. Jesus, wir wissen, dass wir vor dir in einem unterschiedlichen Zustand stehen. I może między nami są również osoby, które zmierzają dokładnie w to miejsce, w ten wieczny ogień. Vielleicht sind unter uns Menschen, die genau in dieselbe Richtung ziehen. Panie Jezu, spraw, by to słowo prawdy, które dzisiaj było zasiewane w tym miejscu, przemówiło do tych serc. Schenke doch, Jesus, dass dieses Wort der Wahrheit, das heute verkündigt wurde, zu diesen Herzen spricht. Ratuj je, prosimy Cię. Wir bitten dich, dass du die Menschen errettest. Może to są nasze dzieci? Vielleicht sind das unsere eigenen Kinder. Nasi znajomi, a może nawet ci, których nazywamy braćmi i siostrami od lat. Vielleicht sind das unsere Bekannten, vielleicht solche, die wir seit Jahren Brüder und Schwestern nennen. Do których przywykliśmy, że są w zgromadzeniu. Zu denen, an denen, die wir uns gewöhnt haben, dass sie immer eine Versammlung waren. A jednak Ciebie nie znają. Aber dich doch nicht kennen. Panie Jezu, pragniemy Ciebie prosić też o tą pracę, która jest z daleka od nas wykonywana przez braci i siostry, którzy dali się użyć. Jesus, wir bitten dich auch für die Arbeit, die weit von uns getan wird, von Brüdern und Schwestern, die sich haben gebrauchen lassen. Szczególnie tu, gdzie ciemność jest tak namacalna. Besonders auch hier, wo die Finsternis so sichtbar ist. Panie Jezu, inny wymiar ma działanie ciemności w Indiach, inny ma tutaj. Vielleicht ist das Ausmaß oder die Sichtbarkeit dieser Finsternis anders in Indien als hier. Ale wszędzie widzimy tego samego wroga ludzkiej duszy, który robi wszystko, aby nikt do siebie nie przyszedł. Aber wir sehen überall den gleichen Feind, der sehen, der alles tut. Dlatego prosimy Ciebie, wzmocnij nas tutaj i wzmocnij tych naszych braci i siostry tam. Deswegen bitten wir dich, stärke uns, stärke die Brüder und Schwestern dort. I teraz chcemy Cię szczególnie prosić za rodziną Dawida oraz tych dwóch braci, którzy
razem z nim tam prowadzą tę pracę misyjną. Und jetzt möchten wir dich besonders auch für David und seine Familie und die beiden anderen Brüder mit ihren Familien bitten, die dort arbeiten. W szczególności prosimy Ciebie o łaskę, aby zostali przez cały czas tej pracy zachowani blisko Ciebie, ze swoimi rodzinami, z dziećmi. Wir bitten dich besonders um die Gnade, dass sie während der ganzen Zeit nahe bei dir bleiben, mit ihren Familien und Kindern. Aby na wszystkie okoliczności starczyło im wiary i duchowego pokarmu. Aby mogli pozostać pod Twoją ochroną. Bez względu na zmieniające się okoliczności. Aż Ty, Panie Jezu, sam powiesz, który dzień jest ostatnim dniem wykonywania tej pracy. Prosimy Ciebie za dziećmi, aby również były od tych naturalnych niebezpieczeństw zachowane. Ale także i dorosłych, którym tak wiele rzeczy jest przeciwnych. Ty to wszystko, Panie Jezu, znasz. Ale pragniemy też Ci za to z całego serca dziękować, że Twoje Słowo jest tym samym mocnym i ważnym Słowem wszędzie. I że widzimy to, że Ty stoisz przy swoim Słowie i wypełniasz swoje obietnice wobec wszystkich braci i sióstr, gdziekolwiek, nawet w najnędzniejszych miejscach tej ziemi by Ciebie wzywali. Und dass wir wissen, dass du bei deinem Wort stehst, zu deinem Wort stehst, gegenüber allen Brüdern und Schwestern an jedem Ort, selbst in den elendesten Umständen. Że Ty ich niesiesz i zachowujesz, i to czasami w niewyobrażalnych dla nas niebezpieczeństwach. Dass du sie trägst und beschützt, selbst in für uns unvorstellbaren Gefahren. Pragniemy Ci za to dziękować i gorąco Ci ich polecać oraz tę pracę. Wir möchten dir dafür danken, dass sie dir herzlich anbefehlen und auch diese Arbeit. Jeszcze jedną prośbę chcemy przed Tobą głośno wyrazić, Panie Jezu. Wir möchten noch eine Bitte laut vor dir aussprechen. Prosimy Ciebie gorąco dla nas, biednych ludzi z Europy, Ty. Dass du, wir bitten dich für uns arme Menschen hier aus Europa. Dla nas wierzących, którzy żyją w czasie duchowego głodu. Für uns Gläubigen, die in einer Zeit von geistlicher Armut leben. W czasach zewnętrznego powodzenia, ale tak wielu duchowych braków. In einer Zeit von äußerem Gelingen, aber doch so viel geistlichen Mangel. Dopomóż, abyśmy mogli to wziąć do naszych serc, jak mizerne i nieważne jest ziemskie życie. Schenke, dass wir das in unsere Herzen aufnehmen, wie unwichtig und elend dieses irdische Leben ist. Dopomóż, Panie Jezu, abyśmy więcej inwestowali w rzeczy wieczne. Hilf uns, Herr, mehr in ewige Dinge zu investieren. Pragniemy Ci dziękować za tę łaskę, że mogliśmy jeszcze raz nad tym się zatrzymać. Wir danken dir für die Gnade, dass wir noch einmal dabei stehen bleiben durften. Amen. 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 Panie Jezu, w czasie, gdy czujemy się ponad miarę syci, Jezus, in einer Zeit, wo wir uns überaus satt fühlen, gdy mamy nie tylko pokarm i odzienie, wo wir nicht nur das Nötige haben, Nahrung und Kleidung, ale posiadamy daleko, daleko więcej, sondern weit darüber hinaus haben. Gdy stać nas na zbytki, wo wir uns überflüssige Dinge leisten können, gdy mamy na zachcianki, wo wir uns eigene Wünsche erfüllen können, często na dopasowanie się do mody tego świata, Wünsche, die uns helfen, uns an die Mode dieser Welt anzupassen, i gdy przychodzimy, może uznając to za swój obowiązek albo spełnienie tego, co winniśmy wobec Ciebie. Und wenn wir jetzt kommen und es als eine Verantwortung und unsere Pflicht empfinden gegenüber dir. W miejsce, gdzie możemy znowu zaczerpnąć duchowej siły. Und an einem Ort, wo wir wieder neue geistliche Kraft haben können. Chcemy Cię prosić,
byś darował nam, by Twoje słowo osiągnęło nasze serca. Ileż wezwań tam jest, byśmy mieli pokarm dla swoich? Wie viel Aufforderung gibt es in deinem Wort, dass wir Nahrung für die unsrigen haben? Od najmłodszych po tych, którzy są zestarzali. Von den jüngsten bis zu den älteren. Ale i dla obcego przybysza. Aber auch Nahrung für den Fremdling. Dla przechodnia. Für den vorübergehenden. Gdzie Ty wzywasz nas, byśmy odwiedzali chorych. Du forderst uns auf, die Kranken zu besuchen. Nie tylko tych na ciele przecież, ale i duchowo. Nicht nur die, die am Leib krank sind, sondern die auch geistlich krank sind. Których otaczają nas rzesze. Von denen wir massenweise umgeben sind. Panie Jezu, prosimy Cię o to, by głośno brzmiało w sercach naszych to wezwanie: Wy dajcie im jeść. Schenke doch, Jesus, dass in unseren Herzen laut der Aufruf klingt, gibt ihr ihnen zu essen. Jak Ty wzywałeś swoich uczniów do tego, by szli uzdrawiać. So wie du deine Jünger ausgesandt hast, dass sie heilen sollen. I głosić Ewangelię. Das Evangelium verkünden sollen. Ten pierwszy pokarm wierzącego człowieka. Diese erste Nahrung des gläubigen Menschen. Amen. 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 Ja, du sagst auch, dass wir dafür beten sollen, dass der Herr der Ernte Arbeiter aussendet. Und Jesus, der wo wir stehen.
też, że mamy się modlić o to, aby Pan posłał pracowników na, do żniwa. So kommen wir jetzt zu dir, Herr Jesus. I w ten sposób teraz przychodzimy do Ciebie, Panie Jezu. Und wir bitten dich, dass du Arbeiter aussendest. I prosimy, żebyś Ty wysłał pracowników w żniwo Twoje. Herr Jesus, du siehst die riesigen Bedürfnisse in Polen. Ty widzisz, Panie Jezu, potężne potrzeby w Polsce. Und die riesigen Bedürfnisse in der ganzen Welt. I potężne potrzeby na całym świecie. Und Herr, du suchst nach Herzen, die offen sind, gesandt zu werden. Panie Jezu, Ty szukasz serca, które są chętne wyjść. Danke, dass dir an nichts fehlt. Dziękujemy, że Tobie niczego nie brakuje. Aber doch, es fehlt dir an etwas. Ale jest jedna rzecz, która brakuje. Es fehlt dir an bereitwilligen Herzen, die sich senden lassen. Brakują Ci chętne serca, które są gotów dać się wysłać. Und heute und hier, Herr Jesus, kannst du doch ein Herz oder mehrere Herzen anrühren. I tu i dzisiaj Ty potrafisz poruszyć może jedno albo kilka serc. Dass sie beginnen, vor dir aufrichtig zu fragen, ob du sie senden möchtest. Które rozpoczną szczerze Cię pytać, czy Ty ich nie zechcesz wysłać. O Jezus, bitte sende doch Arbeiter. Panie Jezu, prosimy, poślij pracowników. Amen. Amen. Panie Jezu, einige von uns Gästen haben gehört, dass niektórzy z nas, gości, słyszeli to, dass Missionär Ehepaar Werner Westmann und seine Frau Ulrike haben große Probleme wegen weitere Aufenthalt in ehemaligen Ostpreußen. Że nasi znani nam brat i siostra, misjonarze Werna i Ulrike Lessmann mają wielkie problemy z tym, aby utrzymać swój pobyt w Prusach Wschodnich, w ogóle kręgu kaliningradzkim. Jezus, du weißt, wie sehr sind niedergedrückt. Ty wiesz, Panie Jezu, jak oni bardzo są tą sprawą przytłoczeni. Wir bitten für sie. My Ciebie prosimy za nimi. Und wir haben Hoffnung zu dir, dass du gibst ihnen Weisheit und Ermunterung. I mamy tą nadzieję w Tobie, Panie Jezu, że Ty im przydasz mądrości w tej sytuacji oraz pokrzepienia serc. Dass sie können weiter arbeiten dort, wenn große Berg und gläubige dort brauchen Hilfe. Aby mogli dalej kontynuować swoją pracę tam, gdzie Ty rozpocząłeś wielkie dzieło, i mogli nieść pomoc wierzącym. Bedanken wir, Herr Jesus, für heutige Gelegenheit, Gemeinschaft haben. Panie Jezu, dziękujemy Tobie bardzo, że za tą dzisiejszą sposobność, którą nam podarowałeś ku wzajemnej społeczności. Wir haben so viel Ursache, dir loben und dir danken. My mamy tak wiele powodów, aby Ciebie chwalić i Tobie dziękować. Amen. 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 Jezus, wir bitten dich auch für dein Werk hier in unserem Land. Panie Jezu, chcemy Ciebie też prosić za Twoim dziełem tutaj w naszym kraju. Wir bitten dich für jeden, der vielleicht sichtbar oder unsichtbar hier und da ein Traktat verteilt oder mit Menschen spricht. Pragniemy Ciebie prosić za każdym, kto w sposób widoczny dla innych lub niewidoczny podaje dalej traktat lub wdaje się w duchową rozmowę z ludźmi. Prosimy Ciebie za wszystkimi, którzy służą pośród Twego ludu.
Jesus für jeden, der es auf dem Herzen hat, zu dienen. Za każdym, kto ma to na sercu, aby służyć. Wir bitten dich, dass du jeden von uns formst in der persönlichen Gemeinschaft mit dir. Pragniemy Cię prosić, Panie Jezu, abyś Ty każdego z nas wzmocnił, wsparł w osobistej społeczności z Tobą. Dass du uns lehrst und unterweist, wie wir dienen sollen. Abyś to Ty nas uczył i pouczał i dawał nam zrozumienie co do tego, jak mamy służyć. Dass du uns beibringst, dein Wort zu studieren. Abyś, Panie Jezu, i tą umiejętność wniósł w nasze serca, jak, abyśmy chcieli czytać Twoje Słowo. Dass du uns lehrst, wie wir beten sollen. Abyś nas uczył, w jaki sposób modlić się do Ciebie. Dass du in unserem Leben praktischen Glauben vermehrst. Abyś Ty pomnożył w naszym życiu praktyczną wiarę. Und uns von menschlicher Weisheit bewahrst. I abyś nas chronił przed rzekomą ludzką mądrością. Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Herzen frei machst von dieser Erde, von dieser Welt. Panie Jezu, prosimy Ciebie, abyś uwolnił nasze serca od oferty tej ziemi i tego świata. Dass wir doch mehr Freimütigkeit haben zu dienen. Abyśmy mieli więcej wolności, więcej śmiałości, by wstępować w duchową służbę. Dass wir uns nicht ständig um uns selber drehen. Abyśmy przestali się kręcić wokół własnej osi. Jesus, wir bitten dich, dass du uns aber echten Gehorsam und Gottesfurcht. I pragniemy Ciebie prosić, abyś nam darował prawdziwej bojaźni Bożej i prawdziwego posłuszeństwa wobec damit Ciebie. Du unseren Dienst wirklich segnen kannst. Abyś to Ty mógł naprawdę błogosławić naszą służbę. Jesus, wir bitten dich um Evangelisten in unserem Land. Pragniemy Ciebie prosić za ewangelistami w naszym kraju. Dass du solche vorbereitest. Abyś Ty takich przysposobił sobie. Wir bitten dich um Lehrer in diesem Land. Pragniemy Ciebie prosić o nauczycieli w naszym kraju. Damit sie dein ganzes Wort mit Weisheit und Freimütigkeit verkünden. Aby oni Twoje całe Słowo, takim jakim jest, z mądrością i śmiałością głosili. Wir bitten dich um Hirten. I prosimy Ciebie za pasterzami w naszym kraju. Pragniemy Ciebie prosić za takimi, którzy są naczelnikami i wodzami pośród Twojego ludu. O takich, którzy przynoszą praktyczną pomoc. I o takich, którzy mają dar szczególnej wiary. Ja, Jezus, wir bitten dich für jeden Dienst, dass du solche vorbereitest und segnest. Pragniemy Ciebie prosić za każdą potrzebną służbą, abyś Ty takich przygotował i wysłał. Jezus, wir haben auch davon gehört, dass viele Geschwister aus der Ukraine nach Polen gekommen sind. My, Panie Jezu, również to słyszeliśmy, że wielu wierzących braci sióstr przybyło w ostatnich czasach do naszego kraju z Ukrainy. Wir bitten dich, dass du auch sie leitest, deinen Weg zu erkennen. Pragniemy Ciebie prosić za nimi, abyś Ty również ich doprowadził do rozpoznania drogi, jaką Ty chcesz sam ich prowadzić. Prosimy Ciebie, Panie Jezu, również i za tym, żeby więcej zgromadzeń według Twojej myśli powstało w naszym kraju. Jezus, hilf uns in dir zu bleiben. Dopomóż nam pozostać w Tobie. Wirke dein Werk in uns. Prosimy Ciebie, abyś Ty kontynuował, czy działał to swoje dzieło w nas. Zeig uns auch jeden einzelnen Schritt und Aufgabe, die wir tun dürfen. Ty nam z tym dopomóż i pokazuj nam każdy jeden krok i wszystko, co mamy czynić w tym kierunku. Wir danken dir für den Segen, den wir heute bekommen haben. Pragniemy Ci dziękować za błogosławieństwo, które otrzymaliśmy od Ciebie dziś. Und bitte dich um deinen Segen auf den Rest dieses Tages. I pragniemy Cię prosić o błogosławieństwo na dalszą część tego dnia. Amen. Amen.
Panie Jezu, my chcemy Ci jeszcze raz podziękować za słowo słyszane wczoraj. Jezus, wir möchten noch einmal danken für dein Wort, das wir gestern gehört haben. I za to, co mogliśmy odebrać od Ciebie dzisiaj. Für das, was wir auch heute gehört haben. Widząc, jak bardzo Ty zabiegasz, by w tym czasie, o którym Ty mówisz, miłość wielu oziębnie. Wir danken dir für deine Bemühungen in der Zeit, von der wir wissen, dass die Liebe viele erkaltet. Miłość do Ciebie oziębnie. Liebe zu dir erkaltet. Dziękujemy Ci za to, że Ty stawiasz nam przed oczami Ciebie, Twoje dzieło, by ta miłość ciągle jeszcze wzrastała. Danke dir, dass du ihn selber vor uns stellst, dass die Liebe wächst. Panie Jezu, prosimy Cię o to, by miłość własna, egoizm, mógł być pokonany w Tobie. Doch durch dich besiegt wird. Amen. 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 Zakończymy modlitwę. Ja chciałbym teraz jeszcze przekazać, że teraz zrobimy przerwę. Będzie ona troszkę dłużej trwała z godzinę. Później mamy jeszcze drugą część. Ona będzie krótsza niż ta, którą teraz, ponieważ ta pierwsza część się przedłużyła. Teraz zapraszamy na... Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz... jakie są tego skutki, jakie są tego rezultaty. Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jako jedyny prawdziwy Bóg przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł
i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi
z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga? Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze, że ja już jestem Bożym dzieckiem, że nie jestem dzieckiem diabelskim i że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś
w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała po prostu Boża przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana, pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła. Gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje. I nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu
towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy, i to jest pragnieniem jego serca,
a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w Twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako Twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie Twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje Cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy.
Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo. Bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby? I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi
Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa, i interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg, i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest 1 list Piotra 2, to jest strona 296. 1 list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem.
że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił, a w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł, ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak
mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi
ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze, w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim
I po raz kolejny czytamy, i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa, później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię. I od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to
przez wieki z Twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się urodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego,
Jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna. Apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić i ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i dziesiąty wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy
nasza. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro. Bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć z
zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego. Mam życie wieczne, bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa.
W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.